Życie na niebiesko. Radio kibiców Ruchu Chorzów. Pozdrawiam, Bogdan Kalus. Życie na niebiesko. Radio kibiców Ruchu Chorzów. Moje też. Partnerem audycji jest ekipa United Blue Fans. Sami możemy wszystko. Razem możemy więcej. Niebieska prasówka. Wybiła 19.20 2 kwietnia 2024 roku. Ja nazywam się Dawid Godzik i zapraszam Was wszystkich oczywiście serdecznie na audycję z tytułu Niebieska Prasówka. No, jak wiecie, co wtorek ta Niebieska Prasówka się pojawia. Raz chyba tylko nie było nam dane niestety jej zrobić, natomiast tak na ogół to raczej ją robimy. No a dzisiaj też kulisy Assetto wrzuca premierę, natomiast my liczymy na to, że wy zostaniecie z nami, a kulisy zobaczycie po naszej audycji. Kulisy nie uciekną, audycja na żywo leci. Co prawda jesteśmy tutaj na żywo, gdzie też możecie z nami porozmawiać na czacie, ale jeśli ktoś będzie chciał, no to w późniejszym terminie też może oczywiście nas słuchać i z nami ewentualnie później gdzieś tam porozmawiać. Witam wszystkich wspierających na samym początku i to do Was od razu, tak powiem, na samym wstępie taki wielki ukłon. Dziękujemy oczywiście wszystkim naszym niebieskim wspierającym, Hannesowi, dziękujemy również Markowi Chorzowskiemu, który jest z nami i nas pozdrawia z Berlina, to taki cichy wspierający. Witamy Cię serdecznie, pozdrawiamy cały Berlin, pozdrawiamy cały fanklub Deutschland. No i zachęcamy Was do tego, żebyście rozbudowywali tą naszą społeczność niebieskich wspierających. W audycji, w opisie filmu jest link. Kliknijcie przycisk wesprzyj i dowiecie się wszystkiego na temat tego, w jaki sposób zostać tym naszym niebieskim wspierającym. 19,99 miesięcznie i możecie nas wspierać na YouTubie, ale nie tylko, bo jeśli ktoś nie chce na YouTubie, to może wspierać nas na Patronite, czyli być takim naszym oficjalnym patronem radia. Wystarczy też, że klikniecie w ten link, który jest drugi w tym opisie filmu, patronite.pl/życie-na-niebiesko.com.pl, więc zachęcam Was ewentualnie do tego, aby również zostawać naszym niebieskim patronem. Tam 20 zł miesięcznie wystarczy do tego, aby już być tym patronem. Aczkolwiek powiem szczerze, my zastanawiamy się, czy nie wprowadzić dyszki. Więc dajcie znać ewentualnie wszyscy ci, którzy nas jeszcze nie wspierają, czy taka kwota 10 zł na przykład byłaby też taką kwotą, którą Wy moglibyście już nas wspierać. Bo nie będę ukrywał, że no jeździmy po tych meczach, staramy się być wszędzie, natomiast no są to koszty, które gdzieś tam mogą nas niestety trochę przytłaczać i to Wasze wsparcie, każdy z Was wspierać nas może właśnie w ten sposób i to Wasze wsparcie jest w stanie nam pomóc realizować też te audycje z różnych miejsc w naszym kraju, jeśli mowa oczywiście o tych audycjach meczowych, natomiast no nie tylko audycje meczowe, ale również i audycje takie jak chociażby ta Niebieska Prasówka. No dzisiaj pewnie tutaj nie będzie Was dużo, no bo właśnie teraz rozpoczęły się kulisy, a więc mnóstwo z Was wybrało pewnie tą opcję oglądania kulis, a tutaj do nas zajrzę ewentualnie później. No ale oczywiście też no, my wiemy i nie chcemy tutaj w żaden sposób konkurować oczywiście z Assettem. Broń Boże, nie mamy w ogóle podjazdu. Natomiast no, życzymy oczywiście też Assettowi, aby te jego materiały też miały jak największą liczbę wyświetleń, więc spoko. No, już tam te kulisy sobie lecą. Ja nie ukrywam, że my no nie mamy za bardzo czasu ich obejrzeć teraz, po prostu obejrzymy je po naszej audycji. No a tak wracając do dzisiejszego wątku, dzisiaj trochę też opowiadamy o tym meczu z Rakowem, ale zanim o meczu z Rakowem, to też ankieta, którą dzisiaj przygotowaliśmy, jest taką ankietą, w której nie bierzemy pod uwagę, że Ruch niespodzianki nie zrobi. Raczej pytamy, gdzie tą niespodziankę Ruch Chorzów jest w stanie zrobić Waszym zdaniem. Opcje są cztery. Ruch Chorzów może wygrać z Lechem, wygrać z Pogonią, wygrać ze Śląskiem lub z wszystkimi wymienionymi. Te cztery opcje Wam daliśmy. Na obecną chwilę powiem szczerze tak, jeśli chodzi o Wasze głosy, 13 głosów oddanych,
38% wierzy w zwycięstwo nad Lechem Poznań, natomiast 31% wierzy, że wygramy ze wszystkimi wymienionymi. To nie jest tak, że to jest fikcja, broń Boże, my też tego tak nie odbieramy. Aczkolwiek z drugiej strony ktoś by za chwileczkę mógł mnie postukać w głowę i powiedzieć: Godziek, weź ty się puknij w czoło, o czym ty w ogóle godasz? My wygrali 2 szpile w sezonie, a ty chcesz, żeby my zrobili niespodzianka i wygrali z Lechem, czy tam z Pogonią Szczecin. No Pogoń Szczecin no, ostatnio rozpędzona, no i to na pewno nie jest dobry prognostyk do ruchu, ale nie takie rzeczy piłka nożna widziała i nie takich opresji, że tak powiem, myśmy też wychodzili. Dlatego zachęcamy Was również do wzięcia udziału w tej ankiecie. Zostawcie głos, zostawcie też łapkę w górę oczywiście pod tą audycją. Subskrybujcie kanał Życia na Niebiesko. Chcemy zrobić konkurs, w którym do wygrania będzie możliwość komentowania razem ze mną jednego z meczów Ruchu Chorzów. W Ekstraklasie zostało nam 8 kolejek, więc... No, jak chcecie, żeby to jeszcze było w tym sezonie, to musicie nam pomóc, bo mamy 2666 subskrybentów. A więc no, trochę nam brakuje do 3000, więc jest gorąca prośba do Was, żeby każdy z Was dał znać swoim znajomym, żeby tam chociaż jedną subskrypcję dodatkową zostawić, żebyśmy w końcu dobili te 3000 subskrypcji i mogli w końcu ten konkurs ogłosić, bo... To ja wiem, każdy mówi, a im no mniej, tym lepiej do nas. No ale akurat nie w tym wypadku, bo w tym wypadku no, chcielibyśmy zrobić już ten konkurs i to nie jest tak, że to będzie jednorazowa akcja. Wierzymy w to, że uda się też w przyszłości robić takie akcje. A być może wśród Was jest już też taka osoba, która chciałaby komentować jakiś mecz, chciałaby spróbować swoich sił w radiu. Kto wie, może sami jeszcze o tym nie wiecie, a faktycznie już ktoś z Was ma taką smykałkę i chciałby, albo nie ma smykałki, ale po prostu chciałby spróbować swoich sił w radiu, chociaż jednorazowo. No więc tak jak mówię, no prosimy o te subskrypcje, prosimy o to, żeby było Was tutaj 3000 subskrypcji. To jest niecałe 10% subskrypcji kanału Ruch TV, a więc jeśli każdy z Was ma w rodzinie kogoś, kto... subskrybuje kanał Ruch TV, to jest prośba, żeby po prostu mu też powiedzieć, a kliknij przy okazji tą subskrypcję Radia Życie na Niebiesko. Jak my będziemy mieli 3000, to będziemy mieli, no tak jak mówię, niecałe 10% subskrybentów aseta kanału i klubowego kanału, no a nam da to już też dosyć mocny rozwój do przodu i takiego kopa też pozytywnego, że jest dla kogo robić. No tak jak widzę, na razie oczywiście nie ma mowy o tym, żebyśmy dzisiaj bili jakieś rekordy tutaj waszej obecności podczas tej audycji. 9 osób obecnie ogląda, 9 łapek w górę też jest, a więc frekwencja jest 100%, jeśli chodzi o łapki w górę. Natomiast jeśli chodzi o głosy, no ktoś tutaj dobijał, bo 14 głosów mamy oddanych. No ale audycja się na tym nie kończy. Za chwileczkę będziemy dzwonić do Wojtka Kani, do dziennikarza, redaktora, dyrektora przede wszystkim Radia Silesia, który będzie tutaj z nami rozmawiał o tym, co się wydarzyło w Częstochowie. Będziemy tutaj takim naszym kibicowskim okiem starali się podsumować ten mecz i tak z Wami też go troszeczkę tutaj spróbujemy być może opisać jeszcze przez pryzmat tych nadchodzących kolejek. No bo znowu z jednej strony mówimy o tym, że kolejny mecz ostatniej szansy był w Częstochowie. Teraz znowu mówimy po meczu w Częstochowie, że kolejny mecz ostatniej szansy przed nami, tak? Czyli ten mecz tutaj z Puszczą Niepołomice. I ja od razu też to zaznaczę, aczkolwiek no nie ma Was dużo, ale myślę, że przekaz pójdzie w świat. Dla mnie nie liczy się obecnie to, kto jest przeciwnikiem. Dla mnie najważniejsze 2 mecze są do rozegrania w ten weekend. W sobotę mecz z Puszczą Niepołomice, a w niedzielę przy urnach wyborczych wyborów samorządowych. I o ile już pewnie... Nie chcecie słuchać tego, jakie są opcje polityczne i tak dalej, bo radio chcecie, żeby było odpartyjnione i nie mówiło o polityce i w ogóle. No my o partiach nie chcemy mówić, więc staramy się być odpartyjnieni. Natomiast o tyle ten mecz z Puszczą Niepołomice, dla mnie jak gdyby dziwnym tłumaczeniem jest to, że rywal nie przyprowadzi na stadion 30 tysięcy ludzi. Bo to nie jest Legia, bo to nie jest Górnik Zabrze. No okej, ja to rozumiem, dobra, ale...
o co gra Ruch, bo w meczu z Górnikiem Zabrze Ruch Chorzów grał o prym na Śląsku, o utrzymanie w Ekstraklasie, a w meczu z Puszczonią Połomice Ruch Chorzów też grał o utrzymanie w Ekstraklasie. Jeden z najważniejszych meczów tego sezonu to jest w kontekście naszej walki o utrzymanie. Więc nie wyobrażam sobie, żeby ktoś mi teraz powiedział, nie przyjdzie 30 tysięcy, bo to jest Puszcza. No, ja bym chciał, żeby było 30 tysięcy. Nie ukrywam tego, no to jest nieistotne, kto jest naszym rywalem. Istotne jest to, jaki jest cel, a cel powinien być wspólny. Walka o utrzymanie klubu w Ekstraklasie. Ja bym chciał tego momentu, że Puszcza Niepołomice wychodzi na stadion i słyszy 30 tysięcy gardeł śpiewających, krzyczących Ruch, Ruch, HKS, Niebiescy, jesteśmy z wami. To bym chciał, żeby słyszała Puszcza Niepołomice, żeby ten klub, który tutaj przyjedzie, wiedział, że on nie przyjechał sobie grać na stadion Krakowi z kimkolwiek, czy on nie przyjechał sobie do Kielc grać z Koroną Kielce, tylko on przyjechał walczy z 14-krotnym mistrzem Polski o utrzymanie i on tutaj już od samego wyjścia na boisko ma mieć tą presję na głowie, że o to utrzymanie dzisiaj tutaj przegra. I ja jestem tego zdania, że tak ma być. Dobrze, zgoda. Tutaj teraz Olgierd Halski pisze, nie przyjdzie nawet 20 tysięcy, bo to jest Puszcza i tu nie ma co się obrażać. Taka jest rzeczywistość i tyle. Z jednej strony ja to rozumiem. Z drugiej strony, gdybyśmy my dzisiaj mówili, że o to utrzymanie, ten najważniejszy mecz, bo Legia by się z nami była o to utrzymanie i Legia by przyjeżdżała, to byśmy nie mówili, że przyjdzie 37 tysięcy, tylko żeby zmniejszyć bufory, żeby było 50 tysięcy ludzi. Tutaj nie chodzi o to, żeby przyjść na rywala. Tutaj chodzi o to, żeby przyjść, pomóc swojej drużynie się utrzymać. Takie jest moje zdanie, ja o to nawołuję i o to będę apelował do was, żeby też o tym mówić wśród swoich znajomych. To nie chodzi o to, że ja się mam obrazić, bo przyjdzie 10 tysięcy. No nie przyjdzie 10, bo przyjdzie 11, już jest 11 tysięcy. Biletów sprzedanych. Dziwnym trafem, bo mówimy o meczu o coś, bo to jest mecz o coś i mówimy o rywalu. No, widzę w Łódź, nasz przyjaciel, czyli nie mówimy tutaj w kontekście rywala. Widzę w Łódź, który już jest utrzymany, a my na Widzę w Łódź mamy sprzedanych już 16 tysięcy biletów, czyli więcej niż na Puszczy Niepołomice, gdzie zagramy o utrzymanie, bo być może jeśli na Puszczy Niepołomice przegramy, to my już z Widzewem Łódź nie będziemy mieli o co grać. I to mnie dziwi, że jest takie myślenie u nas, bo my się nie możemy obrazić, bo nie przyjdzie 20 tysięcy ludzi na mecz o utrzymanie. I tak, i nie. Bo zaś jest jeszcze jedna rzecz, o czym muszę powiedzieć. No jest taka sprawa, że wiadomo, gdybyśmy my grali na stadionie przy ulicy Cichej 6, byłoby 9800. To jest komplet. I tu nie byłoby więcej ludzi na tym meczu. I też to by był mecz o utrzymanie. Tylko, że przytłoczyłoby te 9800 na naszym obiekcie, przytłoczyłoby drużynę Puszczy Niepołomice. Jesteśmy na Stadionie Śląskim, gdzie mamy ten taki nasz taki komfort teraz, tak, że może przyjść 20 tysięcy ludzi, że biletów nie braknie w kasie, a my nie kupujemy tych biletów, bo my wierzymy w to, że Ruch się sam utrzyma, a my sobie przyjdziemy na mecz z Widzewem Łódź, tam z kolegami z Łodzi, być może wypić złociste z pianką, być może się tam z nimi znowu gdzieś tam po mieście poszlajać. No super, wszystko hiper, bo jak gdyby ja do tego nic nie mam, tylko no, priorytety. W moim odczuciu priorytetem jest walka o utrzymanie i to jak gdyby nie jest istotne, z kim my gramy, bo gdybyśmy my dzisiaj grali o utrzymanie z Gieksą, czy nie wiem, ktokolwiek, Warta Poznań nawet może to być dla mnie, to ja bym starał się zrobić tak, żeby na tym meczu było 30 tysięcy ludzi, bo to jest mecz o utrzymanie, właśnie o to. Gdyby to był mecz o Mistrzostwo Polski i on akurat z Puszczą Niepołomice decydowałby o Mistrzostwie Polski, to myślicie, żeby nie przyszłoby 20 tysięcy ludzi? Przyszłoby, więc nawet by chciało przyjść 50 tysięcy ludzi, niezależnie od tego, czy to by był stadion na Cichej, czy to jest stadion w Gliwicach, czy to jest stadion śląski, czy my o tego mistrza gralibyśmy w Poznaniu z Lechem, czy w Niepołomicach, czy na stadionie Krakowi, z Puszczą Niepołomice. Wtedy rywal nam by nie był istotny. Nam by było istotne być na tym szpilu, bo to jest mecz o mistrzostwo. Taki sam priorytet mam teraz. Nie wiem. Może większość z was może powiedzieć nie i koniec, bo macie swoje zdanie i o to rozumiem. Ja mam taki priorytet, że do mnie to jest najważniejszy mecz sezonu w tym momencie. I najważniejsze będzie to, żeby na tym meczu było jak najwięcej ludzi. Takie by chciał po prostu, żeby każdy z was miał takie podejście i tak po prostu
opowiedział to innym. Słuchajcie, obcy, to jest puszczenie po łomice, nie jest to istotne. My gromy o utrzymanie. Idźcie razem ze mną, pójdźcie, pozdzieromy gardła, żeby wspomóc ruch. To jest dla mnie... To jest dla mnie istotne, więc ja to wszystko rozumiem, każdą waszą argumentację rozumiem, ale tak jak mówię, no po prostu dziwi mnie to, że mając kryzys, bo to jest kryzys, powiedzmy sobie szczerze, kryzys po trzech awansach z rzędu złapała nas zadyszka ekstraklasy i nie jesteśmy w stanie sobie na obecną chwilę gdzieś z tą ekstraklasą tak poradzić w 100% i my już w kryzysie wybieramy sobie rywala, na którego pójdziemy, na którego nie. Jakbyśmy mieli środek tabeli, zupełnie inna gadka i zupełnie inne moje by było zrozumienie tej sytuacji. Mamy środek tabeli, jesteśmy utrzymanie na Puszcza, może przyjść 3000 ludzi, a na Widze w Łódź niech przyjdzie 55 tysięcy ludzi, to się zbalansuje. No a tutaj niestety jest trochę inaczej i walczymy o utrzymanie i wydaje mi się, że w tym utrzymaniu najważniejszy jest też właśnie kibic. I jeśli ten kibic jest w stanie przyciągnąć kogoś nowego na mecz z Legią, na mecz z Górnikiem, to niech przyciągnie też kogoś nowego na mecz z Puszczą, bo to my z Legią to my se tam dali trochę w kość, my z Górnikiem dali se w kość, ja oba mecze my przegrali, ale kibicowsko to jest jedna rzecz, to są mecze, które są mocne kibicowsko, a tu jest mecz, który musi być mocny kibicowsko pod tym względem, żeby dać wsparcie naszym chłopcom. Tak ją po prostu uważam i tak bym chciał zakończyć ten wątek tutaj, bo wiadomo, że my, ja nikogo też nie przekonam, nikt mnie też nie przekona do swoich racji. To już jest wasze indywidualne teraz zdanie i podejście do tej całej sytuacji i to, jak wy będziecie patrzeć na to, to też jest wasza indywidualna kwestia. Natomiast no, mimo wszystko do Częstochowy pojechał komplet sprzedanych biletów, więc pojechali wszyscy, którzy gdzieś tam się zapisali do tej Częstochowy, byli w stanie i pojechali. Szło na Mistrza Polski, na stadion, który w moim odczuciu to jest taki troszeczkę większy Orlik, źle zbudowany. Ja się tam źle czułem. W ogóle dla mnie to był jeden z nudniejszych meczów do komentowania, przyznam szczerze, z Rakowem. Ale byliśmy, tak? Byliście wy, byłem ja no i teraz miałoby nas nie być na Puszczy, bo to spuszcza. No, trochę to po prostu jest takie z mojej strony ciężkie do zaakceptowania. No i tyle. No, tyle, co chciałem powiedzieć w tym konkretnym temacie. Dzisiaj ta niebieska prasówka trochę inna, też nie będzie artykułów, bo te artykuły to gdzieś tam nam niestety dzisiaj uciekną na trochę dalszy plan, ale mamy dziennikarza, który za chwileczkę będzie przeze mnie tutaj wdzwaniany. Mam nadzieję, że już na mnie czeka Wojtek Kania i za chwileczkę się usłyszymy, więc ja już sobie pozwolę do niego zadzwonić i będziemy chcieli tutaj też z Wojtkiem porozmawiać. Dajcie znać potem, czy słyszycie Wojtka. Sygnał powinien być słyszalny, więc myślę, że Wojtek też jak odbierze, to będzie tutaj przez was słyszalny. Halo, halo. Halo, halo, dobry wieczór, witam cię serdecznie, Wojtku. Dobry wieczór, cześć, Dawid. Witam cię serdecznie, jesteśmy na żywo, więc tutaj jeszcze tylko szybciutko poproszę o potwierdzenie naszych słuchaczy, czy ciebie też już słyszą. No a tak ja zacznę inaczej, bo tak jeszcze trwa liga, jeszcze jeden mecz trwa, Warta prowadzi z Zagłębiem Lubin obecnie 1-0. O, słyszę, że słychać, czytam, przepraszam, że słychać elegancko, więc jest okej. Natomiast ja cię tak zapytam, zanim przejdziemy w ogóle do opisu tej kolejki, jak tam po świętach się czujesz, czy łatwo się wracało dzisiaj do pracy już, czy wolałbyś jeszcze mieć troszeczkę odpoczynku i luzu? Wiesz co, no, zazwyczaj te święta Bożego Narodzenia są dłuższe, święta wielkanocne tak naprawdę, jak jeszcze człowiek gdzieś tam w sobotę, niektórzy chodzą do pracy, no to de facto sprowadzają się do tego, że jest to taki właściwie sam weekend albo jeden dzień ekstra więcej, tak? Więc to, że gdzieś tam dostrzegamy jakiś aspekt duchowy, to, że mamy te tradycje wielkanocne, to powoduje chyba bardziej, że to są takie magiczne chwile i magiczne momenty, bo tak na szybko, no to po prostu jest tylko jeden ekstra dzień, więc fajnie, że kultywujemy tradycję, bo ona jest w tym momencie całym takim no magnesem i powoduje, że to jest taki wyjątkowy czas. No tak troszeczkę po katolicku możemy tutaj na chwileczkę się zawiesić, bo no, najważniejsze święta w Kościele katolickim są właśnie święta wielkanocne i w tym roku
One tak właśnie nam trafiły z tym ruchem w ekstraklasie, więc ten czas, mimo wszystko ja na przykład miałem taki świąteczny czas zdecydowanie lepszy niż przed rokiem chociażby, nie? I mi się to podobało, że ta Wielkanoc gdzieś tam z tymi niebieskimi też w tej ekstraklasie, po tym meczu sobotnim, tak jak tu mówiłeś też zresztą, że jeszcze niektórzy w sobotę chodzą do pracy. No my byliśmy w pracy jeszcze w sobotę, przed samymi świętami można powiedzieć, więc mimo wszystko fajnie, że po tej takiej pracy można było sobie powiedzieć, uff, świętujemy, odpoczniemy. Wiesz co, ale ja też to mówiłem w swojej relacji na żywo w Radiu Silesia z tego spotkania, że mnie to absolutnie nie przeszkadza. Jestem wielkim zwolennikiem tego, że gramy nawet Wielką Sobotę, czy że kolejka też była w poniedziałek wielkanocny. Ja w ogóle też to wiecznie powtarzam, że w taką pogodę to aż się po prostu chce iść na stadion, chce się gdzieś jechać. Pomijając to, co mówiłeś wcześniej, nim do mnie zadzwoniłeś, że to jest większy Orlik w Częstochowie, to nie powinno się w ogóle nazywać stadionem piłkarskim, bo tam żadno, ale taka jest prawda, no to jest w ogóle dramat. Tam wszystkie trybuny są składane, takie trybuny to się buduje na torach kajakarstwa górskiego, na Igrzyska Olimpijskie, żeby je zdemontować w 2 tygodnie i potem sprzedać tą stal na złom i tak dalej. No to w ogóle nie jest stadion, to jest coś przenośnego, co dostało jakimś cudem licencję i w ten sposób tam się gra. Stary budynek klubowy w ogóle nie połączony ze stadionem Częstochowa ma no po prostu takie same problemy pod tym względem jak Ruch, związane z brakiem obiektu, bo to jest po prostu wstyd. To jest po prostu wstyd, że mistrz Polski gra na takim stadionie, to jest dramat. A co do tego, co mówię wcześniej, no to w taką pogodę, gdy aura jest tak fajna, ponad 20 stopni, słoneczko, to po prostu aż chce się iść na mecz, na stadion, oglądać, a nie, zawsze to też już kiedyś mówiłem, nie w grudniu, styczniu, lutym, bo co z tego, że mamy podgrzewaną murawę, jak nie mamy podgrzewanych trybun. Zupełnie inaczej się ogląda, inaczej się konsumuje widowisko sportowe z jakimś tam napojem czy czymkolwiek innym, kiedy jest taka fajna aura, jak była w sobotę. No tak, ta aura to faktycznie była fajna. Co do stadionu, to tutaj myślę, że temat dosyć mocno poruszony, wyczerpany można powiedzieć. Natomiast no, zgadzam się tutaj z twoim zdaniem w 100%, bo jak gdyby pomijając animozje kibicowskie, to jest mistrz Polski, tak? I oni mimo wszystko, popatrz, mimo tego, że my mówimy taki większy Orlik, oni mają stadion w Ekstraklasie, na którym mogą grać, a Ruch Chorzów, 14-krotny mistrz Polski, historia równie bym powiedział teraz, bym musiał się ugryźć w język i dobrze, że to zrobiłem. Tak, dobrze, że to zrobiłem. Historia nieporównywalnie większa i lepsza drużyny Ruchu Chorzów, aczkolwiek no, gdzieś tam ten rok różnicy powiedzmy, jeśli chodzi o powstanie klubu, tak, Raków się tam mianuje, 1921 rok, Ruch Chorzów 1920 powstanie, a mimo wszystko no, Raków ten stadion ma taki, że tam tą licencję sobie gdzieś dostali. Co ciekawe, myśmy o tym mówili też w kontekście Puszczy Niepołomice, nie? Że taki klub jak tak. Puszcza gdzieś tej swojej licencji nie dostała, bo tam nie idzie dostawić trybuny, a tutaj w zasadzie 3 z 4 trybun, one nie były w ogóle na betonie, nie? One były po prostu na zwykłej stali do jazdówki, takie jak gdzieś na halach sportowych się robi, nie? I to takie dziwne też. No nie, w ogóle, ale wiesz, to nawet nie chcę tego tak porównywać, bo za chwilę ktoś by wpadł na pomysł, żeby reanimować cicho i dostawić tam jakieś 4 przenośne reflektory, świetlnie. Nie, broń Boże. Ruch ma z powrotem, więc wiesz, nie. Broń Boże, dla mnie tak. Takie rozwiązania, jak ma Raków, że dostaje licencję na bazie robienia czystej prowizorki, to jest dno. To jest po prostu bardzo, że tak powiem, żenujący aspekt tego całego procesu licencyjnego, bo trybunka w Niepołomicach, o której mówiliśmy i byliśmy na pierwszej lidze tam, jest ekstra. To jest w ogóle, tam ten klimat tego spotkania jest dla mnie 1000 razy lepszy niż w Częstochowie na tym stadionie, bo ten stadion Rakowa jest po prostu ultra słaby. To nie, szukam takich innych zamienników. Ciężko mówić, znaleźć. Ciężko znaleźć, jest, ja widzę. Jest po prostu, to jest takie badziewie, że to jest coś strasznego. A jak ktoś, oczywiście ktoś tam powie, dziennikarze, ja tam miałem okazję być też, jak Raków zaczynał swoją przygodę w europejskich pucharach, no to ten budynek klubowy na po prostu zwykłym wejściu, w drzwiach
dziennikarze się ustawiają i nagrywają, wiesz, wywiady, rozmowy z innymi piłkarzami, no po prostu w przejściu, w korytarzu, coś, to w ogóle na początku tam nie bardzo ludzie z innych krajów wiedzieli, jak się odnaleźć i każdy gdzieś tak patrzył ze zdumieniem, że naprawdę, serio, to jest obiekt, który pokazujecie w Europie. No tak, no, ja nie ukrywam, że też bardzo ciężki obiekt do komentowania meczu, bo dla mnie bardzo płasko. Byliśmy w Mielcu, gdzie w Mielcu mimo wszystko czułem, że jestem lekko wyżej niż tutaj w Częstochowie. Ławki rezerwowe, które mi tutaj przeszkadzały też, bo jednak na wprost mnie całkowicie była ławka rezerwowych Rakowa Częstochowa. No, wydaje mi się mocno ten obiekt nieprzystosowany do takich rozgrywek. Gdzieś max, ta pierwsza liga, spoko tam, niech sobie ten stadion będzie takim pierwszoligowym, natomiast no, w Ekstraklasie nie przystoi mieć takie obiekty, tak po mojemu. No, ktoś tutaj pisze, Olgierd Halski, pozdrawiam cię serdecznie raz jeszcze, pisze, trochę śmiesznie brzmi, jak narzekamy na stadion Rakowa, nie mając własnego. Tak, natomiast no, cały czas też to tutaj podkreślamy i ja i Wojtek też to podkreślił, że tutaj też jeśli chodzi o ruch, najważniejsze, żeby się nie bać w żadne półśrodki i nie szukać takiego rozwiązania właśnie jak jest w Częstochowie, bo gdzieś ten proces licencyjny właśnie tym stadionem w moim odczuciu jest do wyrzucenia do kosza, bo jeśli mówimy o infrastrukturze sportowej, o infrastrukturze wokół stadionu i tak dalej, która ma spełniać te wymogi, to w moim odczuciu Raków jest takim wzorcem, który powinien pokazać wszystko, jak nie należy robić, żeby licencję dostać, a mimo wszystko tą licencję dostali. I to jest jak gdyby tym kluczem tutaj tej naszej wspólnej wypowiedzi. Wracam jeszcze tak szybciutko właśnie do tego, że bardzo ciężko mi się to komentowało, bo było płasko. Natomiast nie wiem też, czy to nie rzutowało na to, że w moim odczuciu ten mecz był jednym z najwolniejszych meczów, jakie widziałem w Ekstraklasie od startu tego sezonu. Nie wiem, czy ty, Wojtek, masz inne zdanie na ten temat, czy gdzieś tutaj jesteś w stanie się ze mną zgodzić, natomiast proszę ciebie też o twoją opinię już teraz, tak wracając troszeczkę do meczu. Wiesz co, no, tyłka nie urywał. Generalnie ten mecz, on był po prostu przeciętny. No, tam też kibice w Częstochowie mówią, że to jest często taki szwargopiach, który gra Raków, bo też umówmy się, no ta nasza czołówka, za chwilę się na pewno skoncentrujemy na ruchu i na tej walce o utrzymanie, ale ta cała nasza czołówka no po prostu punktuje i gra relatywnie bardzo słabo, bo gdybyśmy sobie tak w ogóle zestawili, to nie wiem, z jakąkolwiek inną ligą, patrz, gra mistrz Polski u siebie, który walczy o obronę tytułu, no czyli nie wiem, powiedzmy taki Manchester City, nie? Zestawiając to w Anglii i gra z taką drużyną, która awansowała z drugiego miejsca z League Championship do Premiership, czyli Sheffield United, no to powinien być pogrom, różnica poziomu, w ogóle bez dyskusji, bez niczego. A tutaj no jakbyśmy w ogóle popatrzyli zupełnie obiektywnie na suche liczby, na statystyki, no to tą grę prowadził ruch. Ja wiem, że Raków strzelił relatywnie szybko gol, ale to nic nie zmienia, bo jakby ta różnica poziomów powinna być dużo, dużo wyższa, a tutaj jakby naprawdę chwała Ruchowi za to, że potrafił grać piłką, wymieniać te podania. Jak ja sobie zobaczyłem suche liczby, że tam Ruch wymienił chyba 504 podania, tak, a Raków 290, no to jest gigantyczna różnica, gdy mecz jest w Częstochowie na boisku mistrza Polski i to Ruch gra piłką, to Ruch prowadzi grę i tak samo długie podania sobie też zerknąłem. No to tych podań długich było praktycznie rzecz biorąc tyle samo ze strony Rakowa i Ruchu, no ale Ruch tych podań wymienił tam 214 więcej, tak, ogółem. No więc jeśli długą piłką Raków grał tak samo często jak i Ruch, no to grał statystycznie częściej, nie? Więc jakby to pokazuje, że jakby tą konstrukcję gry od tyłu, no to prowadził Ruch i to jest niesamowite w ogóle, że drużyna, która walczy o to, żeby być drugi raz najlepszą w kraju, nie jest w stanie zdominować Ruchu Chorzów i na tym możemy budować optymizm na te ostatnie 8 finałów. No tak, natomiast powiem ci szczerze, że tak właśnie ja jestem skłonny się do wszystkiego, co tutaj powiedziałeś, przychylić. Powiem ci szczerze, troszeczkę właśnie
jestem zniesmaczony być może tym, jak też PKO Ekstraklasa przygotowała skrót z tego spotkania, tak? Starając się pokazać, że to Raków Częstochowa grał w piłkę, a Ruchorzów tej akcji, tej gry nie kreował. A to właśnie było odwrotnie, bo mówimy często o tych statystykach, że one nie grają. Natomiast no, tutaj statystyki ewidentnie wykazały to, że w piłkę nożną grał Ruch, a Raków Częstochowa starał się przeszkadzać. Otrzymali jedną okazję w pierwszej połowie i w zasadzie pierwszą połowę mogli zakończyć na strzale Ante Czrnacza. I to tyle, bo oni nic więcej w tej pierwszej połowie nie mieli. W drugiej połowie, od początku drugiej połowy, troszeczkę Ruchorzów dał tej przestrzeni, bo starał się bardziej odkrywać, starał się gdzieś rozrzucać te piłki teraz w tej drugiej połowie bardziej do Dadoka, bo Dadoka w pierwszej połowie w moim odczuciu też nie było. Bardziej graliśmy Wójtowiczem, próbowaliśmy z tej lewej strony, Robert Dadok gdzieś tam wyciszony. W drugiej połowie trochę to lepiej wyglądało z tej prawej strony. Natomiast no właśnie jak gdyby w tej drugiej połowie lekko mógłbym przychylić się temu, że te statystyki się gdzieś wyrównały, ale nie na tyle, żeby można było powiedzieć, że to Raków Częstochowa był drużyną dominującą. Mimo wszystko, jako mistrz Polski bieżący, tak, jako obecny mistrz Polski, miał obowiązek z Ruchem Chorzów wygrać. Ja też, nie wiem, czy zwróciłeś taką uwagę, starałem się na to zwracać uwagę, zresztą nie było ciężko, bo na wprost mnie był trener Dawid Szwarga. On często rzucał butelką o ziemię, zdenerwowany, krzyczał, wręcz przeklinał na swoich piłkarzy, że nie są w stanie wymienić trzech podań dokładniej, że tracą w łatwy sposób piłkę na swojej połowie, więc tutaj Ruch Chorzów, tak mówimy o tych szukaniu, o tym szukaniu pozytywów, to oprócz tego, że dobrze sobie radził tymi podaniami, że kreował tę sytuację, kreował grę, bo może sytuacja to za dużo powiedziane, ale kreował grę, to oprócz tego psuł tą krew mistrzowi Polski na tyle, że trener był w momencie, kiedy Raków stracił bramkę na 1-1, to trener wydawało mi się, że wyjdzie z siebie, stanie obok. No tak, no to tak jak powiedziałeś, no Raków zagrał bardzo słabo. No drużyna, która ma szansę na to, żeby być po raz drugi z rzędu mistrzem Polski, no to jest bardzo, bardzo, ale to bardzo słaby mecz i ja się nie dziwię, że gdzieś tam jakiś czas temu właściciel Rakowa nawet wtedy napisał, że staliśmy się, nie ma co ukrywać, przeciętną drużyną. No bo to bardzo przeciętnie z ich punktu widzenia wygląda i naprawdę ta czołówka u nas gubi tak punkty, że w tym roku mam wrażenie, że wyjątkowo łatwo teoretycznie powinno być zostać mistrzem Polski, bo tu słyszymy, że w Lechu Poznań piłkarze się buntują przeciwko trenerowi, atmosfera siada, Śląsk Wrocław kadrowo przed sezonem się wydawało, że będzie walczył o utrzymanie, a się okazuje, że do tego momentu może ciągle myśleć o tytule. Raków, który gra piach, bardzo często, no na pewno nie ma tu progresu w porównaniu do tego, co grali w ubiegłym roku za trenera Papszuna, a też liczy się w dalszym ciągu w walce o Mistrzostwo Polski. No i na szczycie tabeli gdzieś tam z tego wychodzi Jagiellonia cały czas, która może po raz pierwszy historycznie zostać tym mistrzem Polski, no bo za chwilę należy sobie zadać pytanie, bo kto inny? No, jeśli wszyscy grają w czołówce tak przeciętnie, no to chyba gdzieś tam wyjdzie na to, że ta Jaga ma szansę w tym roku jak nigdy wcześniej. Ale wierzysz w to? Tak jakbyśmy się na chwileczkę zatrzymali teraz przy innym zespole niż Ruchu Chorzów, mówimy o Mistrzostwie Polski. No, wierzysz w to tak ty jako kibic, jako obserwator, że Jagiellonia Białystok jest mimo wszystko w stanie dowieść tytuł Mistrzostwa Polski do końca? Wiesz co, tak. Tak, coraz bardziej, bo nie widzę alternatywy pomału, bo zostało gdzieś tam, nie oglądałem szczegółowo gdzieś tam terminarza, ale zostało 8 kolejek i oni w tej chwili mają no, nad Rakowem 6 punktów przewagi. Nad Rakowem, nad Lechem, w którym się źle dzieje, nad Legią to już jest i Pogonią 7 punktów, no a wiadomo, za niedługo Pogoń gra chyba tam za 2 kolejki w Szczecinie z Ruchem, no to też meczu nie wygra, to przecież oczywista oczywistość. No oczywiście, że tak. Zgubi punkty. Mm. Też zgubi punkty. Nie, no ale no pomału naprawdę nie widzę innej alternatywy, no bo ja w dalszym ciągu, jak gdzieś tam nawet w poprzednim roku rozmawialiśmy, to ja mimo tego, że gdzieś był na szczycie tabeli z dosyć sporą przewagą Śląsk-Wrocław, to ja cały czas w Śląsk-Wrocław nie wierzyłem, więc jakby Śląsk skreślałem,
No, patrząc na to, co gra Raków, jak się źle dzieje w Lechu Poznań, no to wychodzi mi, że zostaje tak naprawdę ta Jagiellonia do mistrzostwa, bo kto inny? No, a ja zapytam ciebie też, mogę, a kogo ty byś innego wskazał? Powiedz mi, no kto inny? No ja tutaj tak patrzę przez... Powiem ci tak, ja patrzę tutaj przez pryzmat tej ankiety, którą dzisiaj wrzuciliśmy, czy Ruch Chorzów zrobi niespodziankę w tym sezonie Ekstraklasy i pytamy właśnie, z kim wygra, z Lechem, z Pogonią, ze Śląskiem, czy ze wszystkimi wymienionymi. Powiem tak, oczywiście patrząc na tą ankietę obecnie 29 głosów, więc już kilka głosów tutaj jest takich, które można, że tak powiem, wziąć pod uwagę. Większość obecnie twierdzi, że wygramy z Lechem Poznań. To jest to, o czym mówiłeś tutaj, że ten Lech Poznań jest obecnie w słabej formie i tak dalej. I być może to jest też tutaj dobry prognostyk dla nas. Natomiast jeśli chodzi o tą Pogoń, 7% tylko osób na razie stawia, że Ruch Chorzów wygra z Pogonią. Ze Śląskiem Wrocław 21%, no ze wszystkimi stawia 24%. I tak ja myślę o tym, co ty mówisz, o tym, że Raków słaby, że Lech Poznań zadyszka, że w czołówce Pogoń Szczecin przegra. Jest, okej, i wszystko super, bo ja to rozumiem oczywiście jak najbardziej. Natomiast no, mimo wszystko tutaj, jeśli mówimy też o tym, gdzie Ruch Chorzów miałby robić te niespodzianki, to Ruch Chorzów musi zrobić niespodziankę właśnie z którymś z tych wymienionych w ankiecie. I tutaj ten Lech Poznań, okej, jest w moim odczuciu też do złapania. Śląsk musi być. Śląsk to jest jak gdyby też kwestia honorowa. Tutaj nie ma co ukrywać, że to przez te wszystkie animozje związane tutaj z social mediami Śląska Wrocław, one tutaj tak rozgrzewają ten cały mecz już do czerwoności. Natomiast ta Pogoń Szczecin to jest ta drużyna, która w moim odczuciu ona mocno może tutaj się włączyć do walki o tytuł Mistrza Polski. I jeśli mowa o Pogoni Szczecin, to właśnie to jest ten zespół, z którym my wygrywając zrobilibyśmy sporą niespodziankę. Takie jest moje wrażenie. Nie wiem, czy się tutaj też jesteś... Ja się zgodzę. Ja, wiesz to, pod tym względem tak, tylko patrząc aktualnie na tabelę, no to Pogoń traci do Jagiellonii 7 punktów. To jest ogrom, to jest bardzo dużo. Jak na 8 kolejek 7 punktów straty, to jest bardzo dużo. No to wiesz, to... No tak, i widzisz, momencie... i tutaj, jak ja mogę tylko na chwileczkę, my mówimy, to jest bardzo duża strata Pogoni do Jagiellonii, walcząc o tytuł, 7 punktów. Natomiast strata 6-punktowa Ruchu Chorzów do Puszczy Niepołomice nie jest już tak duża dla kibica Ruchu Chorzów, patrząc, że 8 kolejek jest do końca, jeszcze stara się szukać tych pozytywów, nie? To ja, punkt widzenia zależy od punktu siedzenia. Nie? No pewnie, na czymś trzeba budować gdzieś optymizm i pewnie w Szczecinie też powiedzą, że ta strata nie jest duża, ale tak mimo wszystko, wiesz, odbijając tą piłeczkę, no to u góry te zespoły zdobywają tych punktów więcej i one regularniej punktują, więc tam, żeby Jagiellonia zgubiła te 7 punktów, jest relatywnie dużo trudniej niż w przypadku Puszczy czy Korony Kielce, które tych punktów no, mają mało i punktują dużo rzadziej. W związku z tym tutaj ten dystans jest skrócić znacznie łatwiej. No a jeszcze, tak jak wiemy, no, ten chyba najważniejszy mecz już teraz bez dwóch zdań jest w sobotę i jakby z tą Puszczą Ruch jak wygra, no to ta strata będzie już 3-punktowa, nie 6-punktowa i wtedy już w ogóle zupełnie inaczej będziemy patrzyli. Jeszcze jak Ruch wygra, no to przecież w Krakowie był remis, więc będzie miał lepszy bilans bezpośrednich spotkań. Więc de facto można to załatwić potem w jakimś tam kolejnym meczu, żeby nastąpiło zamienienie tych miejsc w tabeli. Więc to jest jakby zupełnie inna para kaloszy, kiedy masz na koncie 19 punktów, a 51. Więc jakby oczywiście, jak punktuje dużo bardziej regularnie i jakby no ciężko mi sobie wyobrazić, że w Białymstoku gdzieś tam nagle do końca sezonu no nie wygra tych spotkań. Oni u siebie wygrywają praktycznie rzecz biorąc wszystko, więc tak mi wychodzi, że Pogoni będzie bardzo ciężko tą stratę gdzieś tam nadrobić po prostu do Jagiellonii na tej zasadzie. No tak, no a my zrobimy wszystko oczywiście, żeby oni tej straty nie odrobili, przynajmniej w tym meczu z 12 kwietnia, nie? Bo to jest do nas... Ale najtrudniejszy. Dla mnie z tego całego terminarza Ruchu to absolutnie wydaje mi się, że najtrudniejszy mecz w Szczecinie przed Ruchem zdecydowanie, bo wiadomo, że Lech też jest mocny kadrowo, ale
trenerem Rumakiem wygląda to mocno średnio, jeśli chodzi o atmosferę. No i mecz jest na Stadionie Śląskim. Śląsk, tak jak powiedziałeś, tutaj o motywację nie ma problemu i poza tym Śląsk kadrowo jest dużo słabszy. No więc ta Pogoń w Szczecinie to będzie taki najtrudniejszy z tych 8 finałów, ale mówię, najważniejszy mecz jest teraz w sobotę, bo jak jak Ruch Chorzów tego meczu nie wygra w sobotę, to te całe nasze nadzieje i wyliczenia możemy gdzieś tam pewnie włożyć w łeb po prostu. To tak, to na pewno, bo ja o tym też mówiłem, skoro słuchałeś, to pewnie też słyszałeś, właśnie ja o tym mówiłem, że ten rywal dla mnie nie jest istotny obecnie, że to jest Puszczę Połomice, istotny jest cel, o który walczymy o utrzymanie i w moim odczuciu oczywiście powinno być mnóstwo kibiców, nawet bym powiedział, że ten mecz bardziej z racji stawki, o jaką gramy, powinien bardziej motywować kibiców do przyjścia na Stadion Śląski niż mecz powiedzmy nawet z Legią Warszawa, który... No, gdzieś tam graliśmy Hanesy z Gorolami, można tak powiedzieć, tak? Bo to jest taka wojenka między Legią a Ruchem od dawien dawna. Natomiast tutaj jednak ten cel jest konkretny, tak? Przyjeżdża Puszcza Niepołomice, która potrafi tracić te punkty. Oni nie wygrywają meczów, chociaż prowadzą. No to jest ten problem, że oni zawsze strzelą jakąś bramkę, ale też ich problemem jest to, że nie są w stanie dowieść tego zwycięstwa, więc tutaj myślę, że te punkty my musimy zdobyć, oczywiście, tutaj pełna zgoda, natomiast to też powinno być takie mocno przekonujące zwycięstwo, żeby takie mocne 2-0 wystarczy, powiem szczerze, spuszczę nie po ulicę, żeby zespół wiedział, że w tych najważniejszych momentach też jest monolitem, jest w stanie wygrywać z drużyną, która bezpośrednio zagraża. Ale to jest jedna rzecz, a drugą rzeczą jest forma Korony Kielce, jest forma rywali, ale czy też terminarz, jaki Korona Kielce ma przed sobą, bo to, co tutaj mówi, że odrobimy 3 punkty do Puszczy Niepołomice po zwycięstwie, musimy oczywiście najpierw zagrać ten mecz i wygrać. To nie jest też tak, że ja już dopisuję Ruchowi te 3 punkty i Ruch Chorzów już jest bliżej Puszczy Niepołomice, ale Korona Kielce też musi te punkty tracić. I patrzę na ten terminarz, Stal Mielec w najbliższej kolejce u siebie, później Korona Kielce ma Wartę Poznań w Grodzisku Wielkopolskim, później Korona Kielce znowu gra u siebie z Radomiakiem Radom. Potem Korona Kielce ma jeszcze do zagrania mecze z Puszczą Niepołomice, no mecz bezpośredni tutaj też z drużyną, która walczy o utrzymanie. Jeszcze gdzieś tam po drodze my jesteśmy, no to wiadomo, no ale Piast Gliwice, Jagiellonia Białystok i to jest ten mecz, gdzie Korona Kielce może stracić te punkty, a wręcz musi. Natomiast no tak do tego meczu, do tej 32. kolejki Korona Kielce de facto punktów, gdzie stracić, raczej nie ma. To nie jest tak, że my możemy powiedzieć, że ta Korona Kielce będzie do dogonienia w 2 najbliższych kolejkach. Wiesz, to tak, Korona, no ja nie mówię, że zadanie przed Ruchem jest łatwe, bo terminarz ma na pewno Ruch dużo trudniejszy od Korony i jakby stratę też ma, więc jakby dlatego tak akcentuję, że zwycięstwo z Puszczą i to, co mówisz, i wsparcie kibiców i mobilizacja powinna być niesamowita, bo też w sobotę i warunki atmosferyczne, pogoda ma być genialna, także mecz o gigantyczną stawkę, kto wie, czy nie najważniejszy w tym sezonie. Więc jakby tutaj uważam, że też powinien być absolutny tłum ludzi, który po prostu dobrze życzy Ruchowi. Co do Korony Kielce, no to jedno, co jest optymistyczne, to jak Korona ostatnio gra, bo Korona gra katastrofalnie, nieważne z kim. Także oni po prostu przegrywają po kolei wszystko, więc wiesz, w naszej lidze się różne rzeczy dzieją. Jak widziałem bramkę, którą strzelił Kobylak, czyli bramkarz Radomiaka, no to można naprawdę spodziewać się absolutnie wszystkiego. Także można zgubić punkty z Radomiakiem, może znowu jakiś gol z 80 metrów, no tak ironizuję, ale gdzieś tam, czy to Stal Mielec, czy ta Warta, no to są... Jak Korona gra tak słabo, no to może te punkty pogubić, tak? Czyli grał, no, szukamy też grał... tutaj pozytywu, no musimy, no. Nie jesteśmy zależni. Jasne, wiesz, no nasz pozytyw
kibiców Ruchu może się opierać na tym, że jak to po prostu za trenera Niedźwiedzia w tej chwili wygląda. Bo gdzieś tam też czytałem takie zdania na zasadzie, że rzadko zdarza się, żeby drużyna, która tak piłkarsko dobrze wygląda, tak dobrze się prezentuje, była na tym miejscu w tabeli. Zawsze się często mówi, że piłka nożna się obroni prędzej czy później. W związku z tym, no, tu już jest wiadomo, że później. Zostało raptem te 8 kolejek. Ale no, grając tak, jak w Częstochowie, czy grając tak, jak w Białymstoku, na potwornie trudnym terenie, to po prostu gdzieś per saldo to powinno się obrócić na korzyść. No, wypaliło to genialnie z Piastem, w związku z tym też no, wierzymy, że z tymi rywalami w zasięgu, to typu właśnie Puszcza Niepołomice, no to powinno, czy musi wypalić, jeśli Ruch ma zostać w tej ekstraklasie. Tak. Halo, halo? Była cisza, teraz jestem. Halo? Halo, halo? O, rozłączyło nas coś, ale już mam nadzieję, że jestem. Za chwileczkę Wojtek też, że będzie, także staram się już wykręcić numer. Coś tutaj nam technicznie nie zgrało. Halo, halo, jesteś już z powrotem? Przepraszam. Tak, jestem z powrotem, tak jest. Okej, okay, coś nas tutaj nie zgrało, tak? Ja mówiłem o tym też, co zakończyłeś wątek, ja o tym mówiłem, ale no, nikt mnie nie słyszał, teraz już jest okej, okay, piszą słuchacze. Mówiłem o tym, że patrząc przez pryzmat tych ostatnich 8 kolejek, może się okazać, że ta walka o utrzymanie będzie do samego końca i to powinien być ten nasz nadrzędny cel. My nie możemy powiedzieć na koniec po meczu z Krakowią, zrobiliśmy wszystko, żeby się utrzymać, ale się nie udało. My musimy się utrzymać i szukam też szansy, gdzie wcześniej by to mogło być. No wcześniej tylko kolejka 33 i bezpośrednia wygrana z Koroną Kielce. Czy się ze mną zgodzisz? Oby, ale żeby do tego doszło, to tak jak mówiłeś, no Korona gdzieś te punkty musi gubić i Ruch też musi regularnie punktować, bo ten terminarz jest trudniejszy. No, z Puszczą trzeba wygrać, to jest bez dwóch zdań. Potem jest wyjazd do Szczecina, który jest ultra trudny. Z Widzewem mówimy, że to jest mecz przyjaźni i tak będzie. I to na pewno będzie wielka feta i święto na trybunach, ale piłkarsko Widzew prezentuje się bardzo dobrze ostatnio, więc to też łatwy mecz nie będzie. No, Śląsk, wiadomo, ambicjonalnie podchodzimy, ale to jest wicelider tabeli, więc to też jest trudny mecz, więc ta poprzeczka jest wysoko zawieszona. Potem Lech, tak? Więc ten terminarz Ruchu jest naprawdę mega trudny. Optymistyczne jest tylko to, że Ruch po prostu piłkarsko wygląda w tej chwili bardzo dobrze. Jeśli jest w stanie przywozić punkt z Częstochowy, z Białegostoku i tak się prezentować, i tak dominować i grać piłkarsko, no to właściwie tak jak mówi trener Niedźwiedź, można sobie zawiesić poprzeczkę, że jedziemy do Częstochowy po 3 punkty. No, gdyby Ruch się prezentował tak jak się prezentuje gdzieś tam mimo wszystko Puszcza Niepołomice pod względem piłkarskim, czy ŁKS Łódź, czy nawet w tych ostatnich kolejkach Korona, no to o ten optymizm byłoby dużo, dużo trudniej. Tak? Gdzieś można wierzyć, że ta suma tego pecha, która gdzieś tam była, tych ostatnich akcji, no po prostu się odwróci, tak jak się gdzieś tam odwróciła w Częstochowie, bo
bo ten gol na przykład wbity w Białymstoku w ostatniej akcji, no to dla wielu to było jak jakiś tam sztylet w serce, tak? Potem ta cała sytuacja z wirusówką w Mielcu, no totalnie też rozłożyła ten mecz. No ale na to też nikt nie miał wpływu. No to są gdzieś te takie przykre sytuacje, które per saldo gdzieś tam wierzymy, że na koniec i tak po prostu piłkarsko się obronią. No i oby tak było, no bo gdzieś tam każdy może zagrać jakiś tam słabszy mecz, każdy może gdzieś mieć trochę pecha w jednej, drugiej, trzeciej akcji, no ale liga jest bardzo długa, więc to, że Ruch gra ostatnio naprawdę tak fajnie, to pozwala gdzieś tam wierzyć w to, że tak jak mówisz teraz w sobotę, tak jakieś spokojne 2-0, ja bym tam jeszcze z trzecią dorzucił, żeby było tak jak gwiazdem. I potem na bazie tego można budować morale, a gdzieś tam trener Wukowicz z Piasta też powiedział, jak dostał to lanie na Śląskim, że różnicy pomiędzy Ruchem a tymi drużynami z czołówki to właściwie nie ma. I to był jeden z najlepszych komplementów, jaki można było powiedzieć pod adresem niebieskich, że po prostu to wszystko jest bardzo często w głowach i tym jak ten zespół jest przygotowany. A wygląda na to, że jest przygotowany bardzo dobrze, że w głowach i taktycznie też jest to fajnie poukładane. No i tylko żeby troszeczkę to szczęście gdzieś tam dopisywało, bo na przykład przed tą kolejką osobiście, no to ja myślałem, że to może być, może się dużo gorzej poukładać, bo mimo wszystko Ruch jechał do Częstochowy, Korona grała z, Korona zaraz sobie przypomnę z kim teraz Korona grała. Korona z Widzewem, 3-1 Widzew wygrał. Tak, tak. Mhm. No, a Puszcza grała z Radomiakiem, no to umówmy się, że łatwiej jest zagrać u siebie z Radomiakiem niż jechać do Częstochowy. A tu no się tak okazuje, że zostało to status quo, tak? Korona, tak, zero tak punktów, Ruch i Puszcza po punkciku, więc taki scenariusz jak na tą kolejkę to jest całkiem niezły, że to się tak akurat w tej kolejce potoczyło. No ja nie ukrywam tutaj, to trzeba to przytoczyć tutaj też, jeśli chodzi o mecz Puszczy Połomice z Radomiakiem Radą. Trzeba o tym troszeczkę tutaj porozmawiać szerzej, bo jak gdyby Ruch Chorzów grał swój mecz w Wielką Sobotę przed świętami, tutaj wyszarpany punkt w doliczonym czasie, ostatnia akcja meczu, bardzo dobre rozegranie i no, bramka Łukasza Monety, trzeba powiedzieć, że też super, pierwsza w tym sezonie i w końcu w ciągu trzech ostatnich spotkań facet zalicza asystę i bramkę, więc te liczby zaczynają się pojawiać w tym najważniejszym dla niego, można powiedzieć, momencie kariery też. To jest jedna rzecz. Później przychodzi nam niedziela, śniadanie wielkanocne, gdzieś kibice Ruchu Chorzów się cieszą, bo zjedzą sobie jajko ze smakiem, bo Ruch Chorzów zdobył ten punkt na bardzo trudnym terenie, gdzie wydawało się, i wszyscy to pisali, mam tutaj screeny z audycji, z niebieskiej prasówki sprzed tygodnia, gdzie kibic pisał, że na pewno wciery, że my jedziemy w sobotę przegrać mecz z Rakowem Częstochowa i to wysoko. No a tutaj się udało i na pewno ten optymizm gdzieś tam do tego jajka był i lepiej nam to jajko smakowało w niedzielę. Ale później przychodzi poniedziałek, lany poniedziałek, godzina 12:30, gdzieś tam niektórzy pewnie też jeszcze po mszy przychodzą do domu albo zjedli właśnie obiad, albo dopiero szykowali sobie obiad i nagle widzą Gabriela Kobylaka, który wybija piłkę z 20 metra przed własną bramkę. Bramkarz Oliwier Zych pokazuje swoim obrońcom, spoko panowie, ja to złapię, po czym myślę, bo tak było u mnie, myślę, że w wielu domach w Chorzowie wybuchła euforia. Być może niektórzy zakrztusili się kluską w tym momencie, ale jak zobaczyli, że ta piłka wpadła, to mimo wszystko się ucieszyli. Jest taka osoba na Twitterze, w ogóle niezwiązana z Ruchem Chorzów, jakiś niejaki Janek, znajdziecie na starym Twitterze portal X obecnie, który napisał przed tą kolejką, tam jeszcze gdzieś tam wcześniej, że jeśli jakiś bramkarz zdobędzie w tym sezonie bramkę, to on pieszo pójdzie do tego miasta, z którego ten bramkarz tam tą bramkę strzeli, do tej drużyny, z której tam
Wpadnie ta bramka. Nie wiem, skąd jest ten Janek, natomiast on już tam napisał na Twitterze, że czeka go trzydniowa wyprawa. Na pieszo on chciał iść, więc trzydniowa wyprawa pieszo go czeka, więc to na pewno do Radomia kawałek ma. W każdym bądź razie był dzisiaj też w kanale sportowym. Nie widziałem tego odcinka, natomiast czytałem tam jego tweety, no bo to już teraz mi się pojawia na tablicy, mimo że go nie obserwuję, ale się pojawia. Facet zamierza oczywiście wypełnić swojego tweeta, no Ekstraklasa zresztą mu tam tego screena wypomniała, że on tak powiedział. Natomiast no, tak jak mówię, no, jeśli w Ekstraklasie, bo to chcę do tego już tutaj nawiązać do ruchu, do naszej walki o utrzymanie. Jeśli w Ekstraklasie Gabriel Kobylak potrafi uratować Ruchowi status quo, zachować Ruchorzów w grze strzałem z 80 metrów, zdobywa bramkę, Radomia gra w dziesiątkę, po czym po tej bramce puszczenie połomice, można powiedzieć, nie istniała w tym meczu. Oni trzy razy skontrowali zespół Radomiaka, bo to Radomiak grał w piłkę, więc okazuje się, że no, Ruch Chorzów mimo wszystko na tle tych Beniaminków, co z tego, że puszczenie połomice ma obecnie więcej punktów od niebieskich o ile tam, o 6. To jest nic. To jak gdyby Ekstraklasa w tej kolejce, to nie tylko w tej kolejce, bo w poprzednich również pokazywała, że o to utrzymanie tutaj walczą kluby o spadek, a nie o utrzymanie. Można tak powiedzieć gdzieś, bo Ruch Chorzów od startu rundy, od meczu z Legią Warszawa cały czas gra finał, cały czas gra mecz o utrzymanie i to jest ten ostatni, to jest ten najważniejszy do zagrania. I ten najważniejszy do zagrania w moim odczuciu będzie w sobotę. I jak gdyby to już tutaj nie zmienia... No, no nie jest w stanie nic zmienić. Jeśli ten mecz będzie przegrany, Ruch Chorzów musi powiedzieć sobie otwarcie, spada z ligi i tutaj już nic nam nie da możliwości odrobić tego, chociaż zostanie 7 kolejek, ja jako ten niepoprawny optymista stracę tą nadzieję już na to utrzymanie. Wierzę w to tak, cały tak. czas, natomiast nie, to jest, nie, nie, nie. To jest ten finał. To wiele razy układaliśmy, wydawało się, że wiesz, że nawet Wielkie Derby Śląska to też jakby taki... kac, tak, na zasadzie moralny tego, jak to znowu dobrze wyglądało na boisku, a gdzieś się źle skończyło, to był jakiś taki, też się wydawało, że no nie, to jednak nie damy rady, ale te mecze i te wyniki się układają naprawdę tak dobrze i patrzymy na to, jak ta Puszcza gra, czy jak ta Korona gra, jak oni grają po prostu słabo, jaki grają piach i nie są w stanie wygrać właściwie z nikim, no to na tym Ruch musi budować optymizm, bo Ruch po prostu gra dobrze i no nie wyobrażam sobie, żeby Ruch nie wygrał tego spotkania w sobotę i dla mnie to nie ma w ogóle żadnej innej alternatywy, bo jeśli odpukać, tak, nie wiem, czy słychać, jak tutaj odpukuje, jeśli Ruch... Oj, słychać, przykład, słychać. Jak pukniesz jeszcze raz, to cię podgłośnie nawet, jak chcesz. No, jak Ruch miałby przegrać z Puszczą, to by była różnica 9 punktów i gorszy bilans spotkań bezpośrednich. To w ogóle jest koniec dyskusji. To w ogóle przy tym terminarzu jakby nie ma opcji. Ten mecz w sobotę, dlatego też gdzieś mimo wszystko jestem zdziwiony, mówię, i patrząc na aurę i na rangę tego spotkania, że ta frekwencja jak na razie gdzieś tam nie jest zachwycająca, bo stawka jest niebotyczna. No nie ma ważniejszego meczu w tym sezonie niż spotkanie z Puszczą i Połomicą. Ja wiem, że rywal jest, że tak powiem, mocno marketingowo słaby, ale to jest kompletnie nieistotne. Ruch gra o to, by pozostać w Ekstraklasie najważniejszym meczem. Ruch meczu z Puszczą nie wygrywa, to moja wiara, mój optymizm, że dobrze to na boisku i piłkarsko wygląda, się właściwie kończy, bo no, matematyka jest nieubłagana. Wtedy po prostu nie ma innej alternatywy. Jeśli by Puszcza odjechała na 9 punktów plus lepszy bilans bezpośrednich gier, koniec. Temat jest zamknięty. Mecz w sobotę trzeba wygrać, by różnica była 3-punktowa i lepszy bilans bezpośredni, więc ten mecz jest ultra istotny, ultra ważny. No i też tak przechodząc może gdzieś tam trochę do niego, to też się zastanawiam, na ile Ruch się zagra tak, jak gra do tej pory, bez, że tak powiem, zmian, z przodu z jedną osobą, czy czasem gdzieś tam nagle nie dojdzie do zmiany, że skoro to jest mecz z Puszczą, to nie zobaczymy z przodu duetu napastników, tak jak gdzieś na te ostatnie 30 minut to było w Częstochowie, bo
Bo ja przyznam szczerze, że byłem mocno zdziwiony, że trener Niedźwiedź posadził Daniela Szczepana, bo wydawało mi się, że jakby Szczepan jest szybszy, jest bardziej taki zadziorny, ale nie podejrzewałem, że ruch może na tyle zdominować Raków i że w związku z tym te wahadła będą te piłki dostarczały i centrowały w pole karne, bo wtedy wiadomo, że Nowotny tutaj może bardziej się gdzieś tam przydać nawet niż Szczepan, ale no byłem pod wrażeniem znowu piłkarsko, że ruch potrafił tak długo się przy piłce utrzymywać i wtedy i Dadok i Tomek Wójtowicz w teorii powinni te piłki jak najczęściej gdzieś tam dostarczać. No i tu jest wielka dla mnie zagadka, czy trener Niedźwiedź będzie konsekwentny z wystawieniem jednej klasycznej dziewiątki, czy nagle na puszczę nie zobaczymy od początku duetu napastników. No tak, natomiast kurczę, powiem szczerze, patrząc właśnie przez pryzmat tego meczu z Rakowem Częstochowa, dwójka napastników mieliśmy okazję zobaczyć. Natomiast, znaczy się zupełnie, może to się inaczej patrzało na ten mecz z Rakowem Częstochowa, bo tam Soma Nowotny właśnie wyszedł od pierwszej minuty i w moim odczuciu wahadła nasze nie dały tej jakości, bo to nie jest facet jak Szczepan, że on zejdzie po piłkę, że on pójdzie w dribbling, że on tyłem do bramki weźmie na plecy rywala, postara się gdzieś powalczyć o jakiś faul. To jest facet, który ma dostać piłkę na głowę i z tej głowy zrobić atomowe uderzenie w kierunku bramki. Natomiast no tutaj mimo wszystko, jak grali we dwóch, od momentu, kiedy Daniel Szczepan pojawił się na boisku, ja Somę Nowotnego nie widziałem pod grą. Nie? On bardziej usunął się w cień, gdzie starał się być może ściągnąć na siebie uwagę rywala, ale no kurczę, no jakoś ta dwójka, no może w tym też jest metoda, no ale nie wiem, czy na pewno to nam tutaj przysporzy odpowiednich wyników, nie? Nie wiem, wiesz, to ja mówię, ja byłem zszokowany, że wyszedł Nowotny, a nie wyszedł Daniel Szczepan. Naprawdę dla mnie to była gigantyczna niespodzianka jeszcze w meczu z Rakowem Częstochowa, bo no ale wiemy też, jak gra Puszcza, no Puszcza gra piach, Puszcza się broni. Tutaj jakby spodziewam się tego, że jakby gra się będzie toczyła w sobotę na połowie Puszczy Niepłomice i stąd gdzieś tak też mi się nie wydaje, bo jednak patrząc na to, jak ruch dobrze gra, to nie sądzę, by trener Niedźwiedź chciał coś w ustawieniu taktycznym majstrować. No ale skoro gdzieś wiedząc na co się można nastawić w kontekście Puszczy Niepołomice, no to tutaj gdzieś takie może małe szaleństwo gdzieś tam z tyłu głowy się pojawia, ale bardziej myślę, że to może być temat właśnie znowu na ostatnie 30 minut, gdyby odpukać znowu o coś się nie układało, to wtedy można zagrać ten i zastosować ten wariant na dwóch napastników, bo skoro dobrze to piłkarsko wygląda, no to myślę, że ruch wyjdzie klasycznie tak jak gra, czyli z tą trójką z tyłu, dwoma wahadłami, czterema pomocnikami i klasyczną dziewiątką, bo ja to tak zazwyczaj gdzieś tam rozpisuję, bo niektórzy to jakby dają niby trójkę z przodu, ale ja tej trójki z przodu to tam praktycznie rzecz biorąc rzadko kiedy widzę. Ale no mówię, to jakby może gdzieś ten Nowotny akurat z Puszczą być bardzo przydatny, no ale fundamentem i umówmy się, najlepszym strzelcem jest Daniel Szczepan. No ja sobie nie wyobrażam, że gdzieś tam tego Szczepana zabraknie mimo wszystko w wyjściowej jedenastce, tak? On za dobrze gra w perspektywie całego sezonu, za bardzo walczy, za bardzo gdzieś tam targa, no jest jakby takim trochę naszym symbolem tego ruchu, nie? Że gdzieś drugi raz zaczynał na ławce rezerwowych. No nie wydaje mi się, że jednak do tego dojdzie, ale... No znaczy się, no też... Też jak gdyby Soma pewnie dostał swój czas po bramce z Górnikiem Zabrze i po tych wszystkich głosach, bo było tego naprawdę dużo. To nie jest tak, że to była jedna opinia, tylko i nasi słuchacze, i po kulisach derbowych, pod audycją od Asseta w komentarzach. No wszyscy pisali Soma Nowotny w pierwszym składzie na Raków. No i no, wiesz, przepraszam, z jednej strony trener, on decyduje, z drugiej strony po Zagłębiu Sosnowiec wczorajszym, no to tak, nie no oczywiście, absolutnie tutaj nie ma takiej mowy.
To jest kabaret. Ja wiele tych filmów widziałem. Ale taka sytuacja, która tam ma miejsce, to jest w ogóle kabaret, że nam napiszcie mi maila i może wystawimy razem skład. Albo że też dał piłkarzom, piłkarzom dał ustalę taktykę, oczywiście u nas tak nie ma, natomiast wydaje mi się, że trener też jak gdyby chciał być może sprawdzić Somę Nowotnego, dać mu ten czas i to jest taka właśnie dziewiątka, on żyje z zagrań na głowę, on żyje z podań pomocników, te wahadła nasze, ja nie mówię, że Wójtowicz był kompletnie do niczego, bo Wójtowicz z Drahalem zagrał bardzo dobry mecz, on na przemian, oni się tam gdzieś przeciskali i tą piłkę to tak 1-1 wygrywali, raz wygrał Drahal, raz wygrał Wójtowicz i naprawdę mimo tego, że gdzieś tam też Drahal raczej nie był brany pod uwagę do pierwszego składu, to wydaje mi się, że trener Szwarga starał się wpuścić swój jakiś tam dobry znak na mecz z Ruchem, bo Drahal zdobył hat-tricka z Ruchem, to jego jedyne zresztą bramki dla Rakowa, więc po prostu myślał, że może znajdzie w ten sposób metodę na niebieskich. No nie udało się i chwała też za to właśnie Tomkowi Wójtowiczowi, że na tej stronie z Drahalem się przyciskał i tak to wyszło dobrze. Natomiast nie było tych dograń. No, przede wszystkim pierwsza połowa i brak prawej strony, bo tak jak mówimy, ja gdzieś tego Roberta Dadoka tam widziałem może dwukrotnie pod grą, natomiast większość piłek, no też problem Starzyńskiego, który w ogóle, no dostałem info w trakcie już komentowania pierwszej połowy, że on miał uraz kostki i on z tym urazem kostki wybiegł do gry, więc to jak gdyby też, nie wiem, czy to świadczy o tym, że po prostu małe zaufanie do Miłosza Kozaka miał trener Niedźwiedź, czy sam Figo powiedział, że mimo wszystko postara się dać z siebie wszystko. No ale nie dał z siebie nawet 15%, no trzeba to powiedzieć, że Figo mógł jednak w moim odczuciu tego meczu nie rozpoczynać, bo to też taka zmiana, którą trener musiał wykonać jeszcze przed przerwą. Niepotrzebne to było w moim odczuciu, aczkolwiek no mimo wszystko właśnie gdyby ta prawa strona gdzieś tam była mocniej uruchamiana, myślę, że Robert Dadok swoim dryblingiem, wejściem w kontakt z rywalem, być może też właśnie próbą dogrania więcej dałby Somie Nowotnemu niż lewe wahadło, bo tamten to jednak Wójtowicz miał nie lada wyczyn z Drahalem, nie? Ale Dawid, my naprawdę musimy wziąć pod uwagę, że Ruch grał przeciwko Rakowowi Częstochowa, mistrzowi Polski, który walczy o obronę tytułu. Ja cały czas będę mówił, że Ruch wahadła ma, patrząc w ogóle przez pryzmat tabeli, genialne, zarówno Wójtowicza, jak i Dadoka. Okej, zgadzam się, że dla Roberta Dadoka to możliwe, że był chyba, nie wiem, czy nie najsłabszy mecz w Ruchu, jeśli chodzi gdzieś tam o aspekt ofensywny. Bo przyzwyczaił do tego, że biega po prostu jakieś gigantyczne liczby kilometrów. Nie mam statystyk, ale ten człowiek się właściwie nie zatrzymuje. Mhm. Także targa na tej stronie swojej nieprzeciętnie, no ale tak samo jak i Soma Nowotny i te dwa wahadła, no to zderzyły się z Rakowem Częstochowa, którego fundamentem już za trenera Papszuna był świetny bramkarz, znakomita defensywa, w związku z tym tutaj ta poprzeczka była zawieszona ultra wysoko. No nie wiem, czy gdzieś może być zawieszona w kontekście ekstraklasy wyżej i było po prostu im bardzo ciężko. No jakby zostawiamy drużynę, która jest tam w serduchach kibiców w Chorzowie i nie tylko, przeciwko mistrzowi Polski. W związku z tym trzeba też to gdzieś jakby wziąć pod uwagę, że ten środek obrony Rakowa też jest nieprawdopodobnie mocny i gdzieś ten Soma Nowotny też musiał walczyć z, kto wie, czy nie najlepszymi tutaj osobami w piłkarskiej ekstraklasie, więc ja bym też tak ich do końca może nie krytykował, bo naprawdę i Wójtowicz, i Dadok nawet w tym meczu no to zostawili kupę serducha i dla mnie oni są znakomici. To też jest problem gdzieś Łukasza Monety, tak, że ciężko mu jest potem wbić na to boisko. Nomen omen, pozdrawiam bardzo serdecznie, bo gdzieś tam czasem był na kresach, na treningu szkółki niebieskich i gdzieś tam parę razy z moim synem kopał piłkę, więc on zawsze mu mocno kibicuje, więc jak tylko strzelił bramkę, to mój młody po prostu był w siódmym niebie przez całą Wielkanoc. Tylko było, że kopałem z nim piłkę, a on teraz strzelił gole, także w ogóle petarda. To zawsze też jest taki fajny aspekt, kiedy zawodnicy z pierwszej drużyny przychodzą na te
na kresy gdzieś tam czasem znajdą chwilę, żeby z tymi chłopakami, którzy mają tam, nie wiem, 6, 8, 10 lat, kopnąć parę razy piłkę i oni o tym opowiadają potem przez miesiąc, także każdego do tego mocno zachęcam, bo to jest naprawdę coś absolutnie bezcennego. No w każdym razie to jest gdzieś tam problem Łukasza Monety, a co do Miłosza Kozaka, no to umówmy się, moim zdaniem to jest największy zjazd tej rundy, jeśli chodzi o formę, bo o ile za poprzedniego trenera to wyglądało, że on potrafił jednego, drugiego, trzeciego rywala wkręcić, zrobić jakąś przewagę, to tutaj Miłosz Kozak jest w formie dramatycznej tej wiosny i dlatego trener Niedźwiedź tak stawia na Figo i nawet z kontuzją kostki on wychodzi, bo po prostu Miłosz gra bardzo słabo i nie daje nic. On zawsze gdzieś tam w defensywie to nie był tak samo jak i Figo, tytan pracy. No ale wiesz, te straty, które potem kosztują utratę bramki, no to ja cały czas mam przed oczyma i jakby to, że on potem nie nadąży za swoim zawodnikiem, więc jak on nie daje tego aspektu dryblingu, nie mija rywali i jest no jakby bez tego czynnika ekstra w ofensywie, no to jest największe gdzieś takie rozczarowanie i minus tej rundy wiosennej dla mnie. Miłosz Kozak, bo gdzieś sobie zawiesił dużo bardziej tą poprzeczkę, a wahadła, no to jest siła ruchu. To jakby gdzieś one chodzą cały czas, nie zatrzymują się. Wiem, że Dadok nie dał dużo w ofensywie w Częstochowie, ale dał dużo w defensywie i naprawdę gdyby każdy piłkarz ruchu tyle kilometrów biegał i tak walczył jak Robert Dadok, jak Daniel Szczepan, no to potem też to tak wygląda, tak? Więc jakby ja wahadłami ruchu jestem naprawdę może nie zachwycony, bo to jest za duże słowo, ale jestem z nich zadowolony, jak one wyglądają i dlatego też wydaje mi się, że tak samo podchodzi do tego tematu trener Niedźwiedź, bo konsekwentnie na nich stawia i tak ciężko jest tam o zmianę w składzie, bo te wahadła i te skrzydła wyglądają naprawdę dobrze. Tu akurat było bardzo trudno na tle Rakowa, i dlatego mówię, byłem bardzo zdziwiony, że Soma Nowotny mimo wszystko na ten Raków się pojawił w tym składzie. Ale jestem pełen optymizmu i wiary, że te wahadła będą hulały, jak nie wiem, w sobotę i tych piłek do środka będzie lawina właśnie w sobotę. I stąd tak sobie zastanawiam się, czy w tym szaleństwie jest metoda, czy czasem nie pojawi się duet z przodu. No bo jeśli, nie wiem jak tam z tym stawem skokowym Figo to wygląda, patrząc na to, w jakiej formie jest Miłosz Kozak, to nie wiem. Nie wiem, czy ten duet nie będzie aż tak szalonym rozwiązaniem. Ale ja to mówię, to jest taka wielka zagadka dla mnie jeszcze. No tak, ja tak chwileczkę jeszcze bym się chciał tutaj zatrzymać właśnie przy Miłoszu Kozaku, bo ja byłem wielkim zwolennikiem przyjścia Miłosza Kozaka do Ruchu Chorzów już po tym, jak on się prezentował w zeszłym sezonie. Zresztą przychodził do nas z Górnika Łęczna zaraz po tym, jak on z Wisłą Kraków strzelił bramkę. Pamiętam z rzutu wolnego bodajże, bardzo fajna bramka to wtedy była. I mówię, już wtedy było właśnie gdzieś tam coś grane, że temat Miłosza Kozaka jednak jest gdzieś tam blisko ruchu. Mówię, no i to będzie bok pomocy, który naprawdę zrobi nam wiatr w tej ekstraklasie. No i kurczę, powiem ci szczerze, Wojtku, tak jeśli chodzi o ten wiatr, spoko. Natomiast no, za tym wiatrem muszą iść liczby. I ja o tym też mówiłem podczas audycji właśnie meczowej z Rakowem, że w końcu pojawiają się liczby Monecie. Ja to mówiłem od razu po tej bramce, że pojawiają się liczby Monecie, bo w ciągu 3 ostatnich spotkań asysta i bramka. I gdzieś też mnóstwo ludzi mówiło, co z tego, że on biega, co z tego, że on jest najszybszy w ruchu, skoro nie ma tych liczb. No i są, w końcu się pojawiły. I jest, owszem, dla mnie jest to zjazd formy Miłosza Kozaka, bo nie jestem zadowolony z jego gry od meczu z Legią Warszawa, gdzie mnóstwo takiego piłkarskiego chamstwa po prostu pokazał. No tutaj jak gdyby wszyscy się z tym wówczas zgodzili, że mecz z Legią Warszawa był do wygrania, gdyby nie Miłosz Kozak. I on był takim pierwszym hamulcowym tych wszystkich ofensywnych akcji, które szły, jakie strzały z rzutu rożnego i tak dalej. No to jak gdyby
zrobiły tą łatkę Miłosza Kozaka, który za wszelką cenę chce zostać bohaterem, a mu to nie wychodzi. Natomiast no, z meczu na mecz już, jest już troszeczkę lepiej, aczkolwiek no, dalej brakuje tego wykończenia, brakuje tego ostatniego podania. Z Rakowem też miał dwie dobre piłki do grania, natomiast no, zagrał fatalnie, bo zagrał do obrońców Rakowa zamiast gdzieś podnieść głowę do góry, bo to jest jak gdyby też najważniejsze w roli piłkarza, żeby patrzeć też przed siebie, nie tylko na nogi, nie tylko na piłkę, ale też żeby widzieć, co się przed sobą dzieje i gdzie są partnerzy zespołu. Ale wydaje mi się, że na pewno na tle Filipa Starzyńskiego w meczu z Rakowem Częstochowa zagrał bardzo dobrze, aczkolwiek no to nie, jak gdyby nie ma też sensu oceniać ze względu na uraz Figo, no bo Figo jednak gdzieś z Górnikiem Zabrze jeden z najlepszych meczów w jego karierze w Ruchu, więc tutaj też jak gdyby zachowując pełną skalę odpowiedzialności i pełną skalę tych dwóch spotkań, trzeba to wziąć pod uwagę, że ten uraz na pewno w dosyć znaczny sposób ograniczył możliwości Filipa Starzyńskiego. Natomiast no, co do Miłosza Kozaka jeszcze uważam, że w tych najważniejszych momentach możemy mieć z niego pożytek i on ma teraz 8 spotkań, gdzie musi pokazać trenerowi Niedźwiedziowi, że jeszcze warto na niego stawiać, bo jeśli on teraz nie pokaże tej swojej jakości, to wydaje mi się, że owszem, on w Ekstraklasie mógłby zostać, ale nie będzie to klub inny niż Puszczenie Połomice, jeśli się utrzymie, czy też Korona Kielce, jeśli się utrzymie. Nie wydaje mi się, żeby ten piłkarz pasował profilem do Warty Poznań, żeby on sobie dał radę w Stali Mielec. Nie wydaje mi się, żeby on dał radę w Rakowie Częstochowa, Legii Warszawa, Lechu Poznań. Absolutnie nie chcę tutaj mu ujmować jego klasy i tak dalej. Nie znam zresztą go tak mocno prywatnie, więc ciężko jest mi się wypowiedzieć prywatnie, natomiast oczywiście też my tutaj jako Radio Kibiców możemy wyrażać nasze zdanie jako kibiców, no a wiadomo, że też nie chcemy tutaj z piłkarzy robić nie wiadomo jakie ofiary losu i tak dalej, więc tutaj jak gdyby no, ma w moim odczuciu Miłosz Kozak 8 spotkań na to też, żeby mi pokazać, że ja się nie myliłem tym, że bardzo chciałem Miłosza Kozaka w Ruchu, o, że tak powiem. Natomiast ma jedno, ja jestem stanowczy, ma jedno, jeśli Igo jest kontuzjowany i wyjdzie w pierwszym składzie z Puszczą, to ma coś dać, bo zdaje się, że to Kozak przy tej drugiej bramce Kozukiego stracił tą piłkę, nie? Z Górnikiem. To podanie to gdzieś tam, gdzie każdy wiedział, że on to i tak tam zagra, po czym stracił i gdzieś można było, nie wiem, targać, faulować, cokolwiek, przerwać tą akcję od razu, a jeszcze gdzieś potem z tego padł ten drugi gol. Także wiesz, stracił miejsce w składzie, teraz na bazie kontuzji Starzyńskiego prawdopodobnie może wyjść w pierwszym składzie, chyba że trener zdecyduje się na grę z nowotnym i Szczepanem. No ale mimo wszystko nie wydaje mi się, że tutaj będzie taka wielka szansa dla Kozaka, żeby pokazać, na co go stać. A on z tych dryblingów zawsze był gdzieś tam znany, a umówmy się, że Puszczanie Połomice to nie jest jakiś tam, to nie są tacy obrońcy jak w przypadku Rakowa Częstochowa. Tak? No tak. Tu jakby to pole do dryblingu, do tego, żeby skręcić jednego, drugiego, trzeciego rywala na małej przestrzeni, no może być jakby decydujące. W związku z tym ja też mocno liczę na to, że gdzieś tutaj się jakby no odbuduje, pokaże, bo wyglądał dużo lepiej w poprzedniej rundzie niż wygląda teraz. No i jakby to pokazuje, że ten potencjał w tym chłopaku jest, tak jak mówiłeś, będąc choćby zwolennikiem tego, żeby do Ruchu przyszedł, tylko no musi to pokazać i nie w 8 meczach, ma to pokazać. Halo, halo, coś cię urwało na sekundkę, jesteś? Halo? Halo, halo, problem internetowy widzę, tutaj jest jakiś, coś mnie tutaj rozłącza. Mam nadzieję, że za chwileczkę naprawi się to same. No niestety internet, nie lubię robić reklamy, natomiast no tutaj myślę, że jeśli zrobię antyreklamę, to tutaj pokażę też jakość tego internetu. Jestem z Chorzowa, firma Telpol dostarcza mi internet i od kilku tygodni mam
wieczne problemy po prostu z tym internetem. Jestem wiecznie niezadowolony, za co was przepraszam. Mam nadzieję, że już wszystko wróciło. Mam nadzieję, że słyszy mnie też Wojtek Kania. Halo, halo. Ja cię słyszę, Dawid, cały czas. Nie wiem, tylko, czy mój sygnał do znaczy ciebie się urwało mnie, ja nie słyszałem też wszystkiego, natomiast widziałem też, że internet urwało. Dopiero teraz już gdzieś on się znowu ustabilizował, dlatego ale powiedziałem. Ale to, co powiedziałeś, to ci powiem w Chorzowie od paru tygodni. Nie wiem, co się stało w kontekście tej firmy, ale osób niezadowolonych jest lawina. W związku z tym, jak nas przedstawiciele słuchają, to nie jesteś odosobnionym przypadkiem, bo ja ich znam naprawdę bardzo wiele, które ja mają wiem ten sam problem, tak. Że nagle jakiekolwiek radia internetowe czy cokolwiek innego gubi się, trzeba na nowo nastawiać, restartować i to jest rzecz, która gdzieś tak od trzech tygodni, wydaje mi się, trzech, czterech tygodni ma miejsce. Wcześniej tego nie było, a od trzech, czterech tygodni to jest jakiś internetowy koszmar. I żeby nie było, jestem podłączony kablem. No ja wiem, że to może nie wszystkim mówi, o co chodzi, bo teraz się tam gdzieś zagłębiamy w takie informacje techniczne, nie związane z piłką nożną. Natomiast ja wiem też, że antyreklama też jest reklamą, więc nie chciałbym już tutaj reklamować tej firmy, niestety ze względu na to, że mimo wielu, wielu obietnic, które tutaj starali mi się pracownicy tej firmy składać, no to ten problem właśnie, tak jak mówisz, gdzieś mniej więcej od miesiąca mam. No, firma z Chorzowa, która zna zresztą też to radio, bo wie, że prowadzę radio, no nie jest w stanie zapewnić mi stabilnego internetu. Troszeczkę jest to słabe w XXI wieku. No ale już trudno. Jesteśmy już na żywo, wszystko jest już ok. Mam nadzieję, że słuchacze nas słyszą. Tak chciałem jeszcze szybciutko z tobą przejść tą Puszczę Niepołomice, już tak w sposób jakiś ją zapowiedzieć, bo tutaj też dużo o niej mówiłeś. Natomiast jeszcze się odniosę do naszego czatu. Doktor Kuźniak pisze, Kozak nie jest taki mocny w momencie, kiedy przyszło kilku dobrych grajków, natomiast jest Koło 99, którego też pozdrawiam. On pisze, Soma 9 na 16 pojedynków w powietrzu wygranych, biorąc pod uwagę cały jego czas gry. Podkręcił sobie staty na Rakowie i widać było, że obrońcy Rakowa się męczyli z potężnym Węgrem. No, a więc mimo wszystko tutaj jednak ja gdzieś widziałem, że był problem z tymi podaniami do Nowotnego, a mimo wszystko on te 9 na 16 pojedynków w powietrzu wygrał. Nie? Także te statystyki gdzieś zakłamują. Ja jestem pod względem meczu w Częstochowie zachwycony, bo cały czas to samo i dlatego tak bronię wahadeł i bronię Nowotnego, jak to wyglądało, bo umówmy się, no wiesz, masz Vladan Kovacevic w bramce Rakowa, to tu się mówiło o transferach do największych klubów w Europie, że to może być jeden z najdroższych transferów w historii piłkarskiej ekstraklasy. Na środku jest Arsenić, tak? To jest jakby fundament obrony Rakowa Częstochowa, więc nie wiem, czy jest lepszy środkowy obrońca w ekstraklasie niż Arsenić, a z drugiej strony na takiego gościa musi wyjść Toma Nowotny jako pierwszy. W związku z tym ta poteczka była prawdopodobnie. No i znowu właśnie coś tutaj nam cię przerywa, nie wiem czy mnie teraz słyszysz, natomiast widzę, że znowu mam jakość nadawania 0%, a więc znowu nas przerwało, aczkolwiek ja słyszałem, że mówiłeś o tym, że ta poprzeczka ustawiona bardzo, bardzo wysoko, więc no, mimo tego, że może gdzieś tutaj znowu nie byliśmy teraz przez moment na żywo, to cała audycja też się nagrywa i później jest do odsłuchania na Spotify oraz na Apple Podcast, a więc jeśli komuś z was przerwało, a chcecie też wszystko odsłuchać, to zachęcam was też właśnie do tego, żeby tam nas obserwować. Zostawcie nam tam też ocenę, bo powiem szczerze, na Apple Podcast mamy dwie oceny, oczywiście dwie piątki, natomiast no, wiemy, że robimy to dla więcej ludzi niż dwóch, bo pobranie tych naszych plików jest około 100, także byśmy bardzo byli wdzięczni, jeśli byście tam tą ocenę tam gdzieś dali, bo to też nas tam gdzieś potem rankinguje i podnosi do góry. Będziemy za to wam bardzo, bardzo wdzięczni. Pisze Olgierd Halski, Andrzej Kotala pewnie zagłusza sygnał niezależnych mediów przed wyborami. Nie wiem, nie wnikam, natomiast właśnie, tak w kontekście najbliższego weekendu wiemy, że mamy dwa mecze do wygrania, ale najpierw ten sobotni, bo tak już chciałem przejść właśnie do tej Puszczy Niepołomice. Mówiłeś o tym, Wojtku, że zupełnie inni obrońcy niż w Rakowie Częstochowa. Tutaj po meczu derbowym miałem okazję rozmawiać z czterema różnymi redaktorami z różnych redakcji. Każdy podkreślał jedną rzecz, że faktycznie ta Puszcza Niepołomice nie wnosi nic wielkiego do ekstraklasy, ale sobie radzi. I właśnie, jak ona sobie radzi, bo ta statystyka mnie ostatnio mocno uderzyła. Na 90 minut
oni mają 48 minut efektywnego czasu gry, czyli 42 minuty w ogóle nie grają w piłkę. To jest coś, co szokuje, bo ja wiem, że piłka nożna teraz idzie nowocześnie do przodu, że taktyką jest też ukraść czas, gdzieś poleżeć, gdzieś wybić piłkę na aut, gdzieś tą piłkę, nie wiem, sobie poślinić, żeby była śliska, czy wytrzeć o koszulkę, żeby była sucha. Każdy zespół ma swoje na to metody. No ale nie czarujmy się, prawie połowa, jedna pełna połowa, to jest czas, w którym Puszczenie Połomice w ogóle nie gra w piłkę. I to jest zespół, który najmniej ma tego efektywnego czasu gry. I my z tym zespołem mamy grać o 3 punkty. To nie będzie łatwy mecz, nie dlatego, że Puszczenie Połomice może pierwsza strzelić bramkę i się zamurować. To nie będzie łatwy mecz, w moim odczuciu, dlatego, że Puszcza w tą piłkę nie chce grać. No to jest w ogóle dobry paradoks, tak jak powiedziałeś. Ale Puszcza od początku tego sezonu w Ekstraklasie jakby jest największym zaskoczeniem, że taki klub jak Puszcza Niepołomice do Ekstraklasy awansował i wiele razy podkreślają, że to jest nieprawdopodobna dla nich historia. Oni jednak mimo wszystko to, że na te 8 kolejek przed końcem są w tym miejscu, w którym są, czyli nad kreską, nad Koroną, nad Ruchem, nad ŁKS-em, dla nich to jest jak Mistrzostwo Polski. Oni w ciemno by ten scenariusz brali i kompletnie się go nie spodziewali, że tak dobrze to będzie w ich przypadku wyglądało. W związku z tym, skoro gdzieś ten, to nawet nie można tego nazwać antyfutbol, tylko gdzieś idea braku jakby zabierania tego czasu się sprawdza, no to cały czas to powielają i w ten sposób gdzieś tam punktują i skoro zdaje to egzamin, to robią to cały czas. I no i tak też będzie Puszcza pewnie chciała zagrać w sobotę, ale jest też lawina innych statystyk. No Puszcza, jeśli ktoś ogląda, no to na boisku to nie jest drużyna, która piłkarsko prezentuje dobrą jakość. To jest drużyna, która traci dużo bramek. Więcej bramek w Ekstraklasie, jeśli dobrze kojarzę, tracił tylko ŁKS Łódź. Także Puszcza Niepołomice tych bramek traci bardzo dużo. Mimo tego, że tak ten czas kradnie, tak? Więc jakby no to jest zespół, z którym absolutnie koniecznie, bezdyskusyjnie trzeba wygrać i Ruch ma wszelkie podstawy ku temu, by tak właśnie się stało, bo po prostu piłkarsko Ruch jest od Puszczy lepszy. I nie wyobrażam sobie, żeby Ruch tego meczu nie wygrał w sobotę, bo piłka nożna gdzieś tam nawet w wymiarze, jeśli to jest 40 minut, 48 minut efektownej gry, to ona się musi obronić. I to, co mówię, ten Robert Dadok, czy Tomek Wójtowicz, czy Miłosz Kozak, jeśli dostanie szansę, to mają szansę wygrać lawinę tych pojedynków jeden na jeden, bo ta poprzeczka będzie dla nich dużo niżej zawieszona. Tak jak mówiłeś, te wahadła Rakowa, no to one sobie radziły w eliminacjach Ligi Mistrzów. My gdzieś tam zapominamy, że ten Raków choćby z Karabachem sobie poradził, tak, na początku w eliminacjach Ligi Mistrzów, który odpadł po bramkach w ostatnich sekundach z Bayerem Leverkusen. Bayerem Leverkusen, który nie przegrał żadnego meczu. Oni prowadzili w Leverkusen 2-0, tak. I Bayer Leverkusen ledwo to obrócił. I tam z takim Karabachem te wahadła i ten środek obrony Rakowa sobie radził, więc oni potrafili zabezpieczyć to, więc tak wysoko była poprzeczka zawieszona przed Dadokiem i Wójtowiczem, przed Nowotnym i oni w tej Częstochowie, no kurde, dali radę. Dlatego ja mówię, zestawianie tego Rakowa z Puszczą właściwie no to są dwa zupełnie inne światy. Zespół, który gra na stadionie Krakowi na wygnaniu, który nie może grać u siebie, którego budżet jest znikomy, no to jakby jakość piłkarzy, to wszystko jest to innego. W związku z tym jakby nie ma żadnego alibi, bo wszystkie piłkarskie argumenty, łącznie z tym gigantycznym kotłem czarownic, są po stronie Ruchu, bo no Puszcza jeszcze też na takim stadionie jak Stadion Śląski nie grała. No, ja bym bardzo sobie życzył, żeby była taka frekwencja, tak jak mówiłeś, jak w przypadku Legii, bo gdzieś ten tłum by tą Puszczę, mówiąc kolokwialnie, mógł zjeść, tak? No oni nie są zahukać, jak to się mówi. No. No dokładnie, bo to wiesz, no jak Puszczę, no ile osób przychodzi na tą Puszczę na Krakowi? 2000 osób? No tam jest 2000 ludzi, no. To jest dramatycznie, to tam każdego, że tak powiem, słyszy i tak dalej, a tu jednak ten kocioł czarownic jest olbrzymi, więc wszystkie argumenty są po stronie Ruchu i
Tylko ten wynik. Mobilizacja na sobotę. Dokładnie, ten wynik musi też się zgadzać. Tutaj też nasi słuchacze piszą, że dr Kuźniak pisze, na pusze trzeba się rzucić od razu i uważać na kontry. Peter 600 pisze, trzeba siedzieć na nich od początku i ich zabiegać. Koło 99 dodaje tutaj tylko auty w przypadku puszy przy polu karnym równa się rożne. No właśnie, puszczenie po omice to jest drużyna, która lubuje się, może nie tyle lubuje, ile no dla niej to jest królestwo, jeśli już są blisko pola karnego i mają stały fragment gry. To jest dla nich okazja bramkowa i to może być przy współczynniku XG 0,23 nawet. I to oni są w stanie z tego zrobić bramkę. Na to bardzo musimy uważać. Zresztą wszyscy zawsze to podkreślają w tej ekstraklasie. Widać, że ta mobilizacja przy tych stałych fragmentach gry jest zdecydowanie inna, jeśli grają z Legią Warszawa, a inna, jeśli grają z Puszczą Niepołomice. A zawsze gdzieś tam się jakiś piłkarz Puszczy znajdzie, że mu ta piłka tam spadnie gdzieś pod tą nogę. Chociaż powiem szczerze tak, w meczu z Radomiakiem Radom nikt o tej sytuacji nie mówi, natomiast no Jakuba ewidentnie został trafiony piłką w rękę i ta ręka pomogła mu opanować tą piłkę, po czym no ona mu spadła pod nogę na strzał, więc dziwi mnie to, że w ogóle nikt w mediach, nikt nigdzie nie podłapał tej sytuacji, że ta bramka powinna zostać nieuznana, bo gdyby od tej ręki się ta piłka odbiła i ona nie dałaby mu korzyści, to zupełnie inna dyskusja, natomiast padła po niej bramka i tutaj, że wóz VAR w ogóle nie zainteresował się tą sytuacją, jest dla mnie związalną. No, natomiast no, nawet w takiej sytuacji ta Puszcza Niepołomice może liczyć na to, że coś jej pomoże. Nie? I to my musimy skoncentrować się na tym własnym polu karnym, żeby nie dopuścić Puszczy do żadnej takiej sytuacji. Natomiast my też musimy z przodu faktycznie, my musimy narzucać to tempo, bo Puszcza z nami nie pójdzie na otwartą grę, Puszcza z nami nie będzie chciała grać w piłkę, tak jak to zresztą ma w zwyczaju w tym sezonie. No dokładnie, ale wiesz, to ja zawsze mówię, że jeśli grasz dobrze i wszystko się układa, no to tak jak trener Niedźwiedź też mówi, Ruch pojechał z nastawieniem, żeby w Częstochowie nawet z takim rywalem jak Raków Częstochowa wygrać. Trzeba patrzeć przede wszystkim na siebie. Ja wiem, że analiza taktyczna rywali jest szalenie ważna w dzisiejszej piłce, bo każdy detal jest gdzieś tam rozpisywany, rozpracowywany. Ale Ruch naprawdę ma wszelkie argumenty ku temu, żeby sobie z tą Puszczą poradzić. I to Puszcza ma problem i to Puszcza musi się zastanawiać, jak sobie z tymi wahadłami Ruchu poradzić, jak sobie z tym Szczepanem poradzić, zastanowić się, czy ten Nowotny nie wyjdzie i nie będzie ich tam w powietrzu rozczaskiwał. To są ich problemy. Ruch ma grać konsekwentnie od początku swoje. I po prostu wierzyć w to, że ten gol prędzej czy później wpadnie. No, to jest dla mnie, ja sobie życzę i marzę o takim scenariuszu jak mecz z Piastem Gliwice, bo tam to tak wyglądało. Ruch wyszedł od początku jak po swoje. Mm-hmm. I nieważne było, że jedna sytuacja nie wpadła, druga nie wpadła. Wiesz, to na początku gdzieś tam wiele osób mówiło, no znowu nie wpadło, znowu się nie udało, zaraz będzie kontra, wszystko się posypie. Tam chwili zwątpienia nie było nawet przez sekundę. Tam była od początku do końca konsekwentna determinacja na tym, że ten mecz trzeba wygrać. I to była miazga. Piast po prostu nie istniał. I ja gorąco wierzę, że w sobotę będzie identyczny scenariusz, bo po prostu piłkarskie argumenty są po stronie Ruchu. Gdyby tych piłkarskich argumentów nie było, no to już dawno bym gdzieś skreślił i powiedział, że trzeba się nastawić na pierwszą ligę. Ale ja naprawdę wierzę w to, że z tym potencjałem, z tym trenerem, najważniejsze oczywiście z tymi kibicami, to miejsce Ruchu w przyszłym sezonie jest w ekstraklasie i do soboty na pewno wierzę, że to się uda, bo gdzieś cały czas to odpukuje, bo nie widzę innego scenariusza niż zwycięstwo w sobotę. Jak w sobotę Ruch wygra, to możemy dalej myśleć nawet w kontekście tego trudnego terminarza i wierzyć w to, że Korona dalej będzie grała Piach, że Puszcza dalej będzie grała Piach i w ten sposób to się, że tak powiem, uda obronić. I tym optymistycznym oczywiście wierzymy w to, że Ruch z Puszczą Niepołomice wygra. Natomiast jeszcze szybkie pytanie do ciebie. Ankieta, czy Ruch Chorzów zrobi niespodziankę w tym sezonie Ekstraklasy i wygra z Lechem, wygra z Pogonią, ze Śląskiem czy z wszystkimi wymienionymi? Jak ty stawiasz? Sprawdzić, no. Tak. A muszę się zadeklarować z kim, tak? No albo ze wszystkimi, albo że z kimś z tej trójki wygra. No nie musisz mówić nam tutaj wszystkim z kimś, że wierzysz, że tylko z kimś z tej trójki, ale no czekamy na twoją opinię.
Wiesz co, to zresztą tak jak mówiłem, uważam, że absolutnie najtrudniejszym meczem będzie ten w Szczecinie, ale zarówno ze Śląskiem Wrocław, jak i Lechem Poznań to są mecze do wygrania. W związku z tym na wszystkie bym na pewno nie postawił złotówki, ale już na ten ruch na bazie jeszcze tego, tej determinacji i tak dalej, stanie wygrać we Wrocławiu, w to wierzę i w to, że nie wiem, gdzieś tam wewnętrznie skłóconym, również w to wierzę, pod warunkiem, że ruch wygra w tą sobotę z Puszczą. Bo jak nie wygra z Puszczą, to obawiam się, że wszystko się może wysypać i wszystko to, co mówimy, może być nieaktualne, ale wierzę w to, że ruch w sobotę z Puszczą mecz wygrywa. Czyli zachowujemy cały czas ten optymizm do samego końca. Także dziękuję Ci, Wojtku, za to, że dzisiaj mogłem znowu tutaj Ciebie gościć, że mogliśmy porozmawiać. Fajnie, że mimo tych problemów technicznych udało nam się tutaj godzinkę nawet chyba na spokoju ze sobą porozmawiać. Także dziękujemy Ci serdecznie i zapraszamy oczywiście ponownie do naszego radia. No a teraz już Ciebie nie będziemy trzymać, także wszystkiego, wszystkiego dobrego. Dzięki wielkie. Wszystkiego niebieskiego tak sobie życzmy i na koniec wszystkich zapraszamy w sobotę na ten mecz z Puszczą, bo naprawdę stawka jest olbrzymia i to jakby nie jest żadne zakłamywanie rzeczywistości, tylko absolutnie kluczowy mecz dla Ruchu w kontekście tej walki o utrzymanie. Także jeśli gdzieś tam macie możliwość swoim znajomym powiedzieć, to chyba nie ma lepszego nic do zrobienia w sobotnie popołudnie. Pora genialna, pogoda idealna, Stadion Śląski, mecz, który jest kluczowy w kontekście walki o utrzymanie. No nie ma, naprawdę nie potrafię sobie wyobrazić nic przyjemniejszego na sobotnie popołudnie niż to, by się wybrać na taki szpil z Puszczą Niepołomite. Wiem, że to jest słaba marka, ale to jeśli to jest słaba marka, to ta marka ma grać w pierwszej lidze, a Ruch ma pozostać w ekstraklasie. W związku z tym trzeba się spiąć, kibicować i po prostu spakować 4 litery na Stadion Śląski w sobotę. Dokładnie tak. Wszystkiego dobrego, Wojtku, i do usłyszenia. Dzięki, do zobaczenia. Dzięki, miłego Dawid. Wieczorku. Pozdrawiam wszystkich. Dziękuję. Wojciech Kania, Radio Silesia, był moim i waszym gościem, a my jeszcze tak szybciutko, bo już też muszę powoli kończyć, nie ma co ukrywać, natomiast oczywiście z kronikarskiego obowiązku zakończył się ostatni mecz kolejki numer 26, Warta Poznań u siebie w Grodzisku Wielkopolskim zremisowała Zagłębiem Lubin 1-1. No i przed nami kolejna kolejka, natomiast w weekend 2 mecze do wygrania. Pierwszy oczywiście w sobotę jest to mecz z Puszczą Niepołomice. Jak tutaj słyszeliście, optymizm jest i on musi być, no bo nie ma innej siły. My, jeśli chcemy zostać w Ekstraklasie, musimy wygrać z Puszczą Niepołomice. A drugi mecz do wygrania w niedzielę, czyli wybory samorządowe. Pamiętajcie o tym, że tutaj w Chorzowie też potrzeba szczęśliwego Chorzowa. No i myślę, że tego szczęśliwego Chorzowa już następuje czas, a więc aby tak było, zachęcam wszystkich chorzowian do tego, żeby wzięli udział w tym głosowaniu, a na kogo głosować. Jak wiecie, tutaj nasze radio daje pełne poparcie drużynie Szymona Michałka. To nie jest tylko Szymon Michałek, on oczywiście również, natomiast najważniejsze to też, aby głosować na całą jego drużynę i tego wam też życzymy, żebyście po prostu postawili na ten szczęśliwy Chorzów i byli zadowoleni ze swojego wyboru. Mimo tych drobnych problemów technicznych udało nam się dzisiaj dojechać już do końca. Fajna wyszła niebieska prasówka. Szybki komunikat jeszcze na sam koniec audycji, więc zostańcie jeszcze chwilę ze mną. Mianowicie tak, pamiętacie, był taki konkurs, w którym do wygrania był taki kafelek z podpisem Filipa Starzyńskiego. Bardzo fajny kafelek. Wygrała go pewna osoba, która do dnia dzisiejszego się z nami nie skontaktowała, a więc on ląduje do następnego konkursu. Natomiast o tym konkursie powiadomimy was wkrótce. Nie damy rady dzisiaj tego zrobić, natomiast jutro mecz futsalu w hali Chorzowskiego Morisu, mecz przyjaźni, a więc możecie wpaść na halę Morisu i już się tak przygotowywać troszeczkę do meczu z Widzewem Łódź. Jutro ten futsalowy Widzew Łódź zagra z futsalowym Ruchem, więc zachęcam was do tego, abyście jutro byli
na futsalu i aby ewentualnie, jeśli ktoś nie może, to mimo wszystko dał znać, że audycja na żywo jest, bo naprawdę ten futsal chorzowski też potrzebuje takiego napędu, takiej siły kibiców i wydaje nam się, że też tymi naszymi audycjami jesteśmy w stanie ich troszeczkę gdzieś tam wspierać, natomiast no, chcemy te audycje robić dla kogoś i wierzymy w to, że też ta frekwencja wasza jutro podczas tej audycji na żywo tutaj jakaś będzie, no a później słyszymy się już w sobotę, mecz Ruch Puszcza ze Stadionu Śląskiego. Życzylibyśmy sobie, żeby tam było frekwencji no naprawdę 37 tysięcy, a w niedzielę życzylibyśmy sobie, żeby frekwencja wyniosła 100% wszystkich mieszkańców Chorzowa i żeby 52-53% miała drużyna Szymona Michałka. Za dzisiaj, za udział w tej audycji wam serdecznie dziękuję, za wszystkie komentarze, za to, że byliście, że zostawialiście łapki w górę, że być może ktoś z was jednak nakręci jeszcze kogoś do tego, aby zostawiał tą subskrypcję naszego radia i być może są wśród was przyszli wspierający. Nie daliście nam znać, ale może w komentarzach dacie znać, czy taka kwota na Patronite, jakbyśmy wprowadzili 10 zł, czy to też by była kwota, którą już byliby się w stanie nas wspierać, no bo wtedy też, no wiadomo, im więcej was, tym też nasze radio lepiej się rozwija, więc dajcie nam ewentualnie znać już w komentarzach, a za dzisiaj, za udział w tej audycji wam serdecznie dziękuję. Dziękuję też Wojtkowi Kani za to, że mógł z nami być. Słyszymy się jutro z futsalu, słyszymy się w sobotę na najważniejszym meczu sezonu. Pamiętajcie, no gańba nie być na Ruchu, a już w ogóle w takim meczu, w którym Ruch Chorzów może to utrzymanie sobie gdzieś tam podbić. Za wszystko raz jeszcze dziękuję. Miłego wieczoru, do usłyszenia. Persk Niebiesy. Życie na niebiesko. Radio Kibiców Ruchu Chorzów.